I proszę zaczynać. Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji naukowej Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem Wieś wobec komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Rosji w XX wieku. O otwarcie konferencji poproszę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Jarosława Szarka. Bardzo proszę, panie prezesie. Szanowni Państwo, serdecznie witam i dziękuję za przyjęcie zaproszenia Instytutu Pamięci Narodowej do udziału w tej konferencji. Temat tej konferencji bardzo obszerny. Myślę, że dwa dni nie wystarczą do podjęcia wszystkich zagadnień, które z tym tematem są związane. Rok 1917, przewrót bolszewicki w Rosji, rozpoczął się pod hasłami Ziemia dla chłopów, miał miejsce w kraju, w którym praktycznie nie było proletariatu robotniczego. To w tych pierwszych miesiącach rewolucji bolszewickiej to chłopi byli narzędziem rewolucji, co było jako sprzeczne z zasadami ideologii marksistowskiej, bo jeżeli spojrzymy na pisma ideologów, chociażby Karola Marksa, to chłop, to mieszkańcy wsi są tym czynnikiem hamującym rewolucję, tym czynnikiem wstecznym, czynnikiem... Ale czy ktoś Państwa mnie słyszy? Tak, czynnikiem będącym fundamentem starego porządku. No, to nie było, to wynikało też z historii, jeżeli pamiętamy opór chłopów Wandei w czasie rewolucji francuskiej, czy ich stosunek do komuny paryskiej, to nie było takie bezpodstawne. Natomiast w Rosji bolszewickiej po 17 roku, no, za tym hasłem ziemia chłopów, no, chłopom poszły miliony ludzi. Chłopi stali się tym narzędziem, no, który chociażby został opisany w literaturze polskiej, chociażby przez Zofię Kossak-Szczucką, pożoga. No, ta pożoga w wykonaniu ludności wiejskiej wobec ziemian, wobec arystokracji była faktem. Ale bardzo szybko chłopi zetknęli się z realnym wymiarem rewolucji bolszewickiej. To na wsi rosyjskiej powstał potężny opór. Doszło do powstań chłopskich, chociażby słynne powstanie tambowskie. W dalszej perspektywie, gdyby rządzący Rosją bolszewicką wrócili do źródeł, to wydając wyrok śmierci na warstwę chłopską, na czego przykładem były następne lata wielkiego terroru i głodu na wsi, który przyniósł miliony ofiar i złamał tą warstwę chłopską, otworzył pole dla kolektywizacji praktycznie w Związku Sowieckim. Własność indywidualna na wsi została zlikwidowana. Blisko ćwierć wieku później, gdy Związek Sowiecki zajmował Europę Środkowo-Wschodnią, znów chłopi byli tym czynnikiem oporu. Też najpierw były hasła reformy rolnej, ale kilka lat później przystąpiono do brutalnej kolektywizacji, odbierania chłopom ziemi, a los tych ludzi, którzy stawiali opór, liderów partii chłopskiej, chociażby Nikołaja Petkowa,
w Bułgarii czy Juliu Maniu w Rumunii, którzy zapłacili śmiercią los tysięcy działaczy niezależnej partii drobnych rolników na Węgrzech. No, ilustruje ten proces. Następne lata znów brutalna kolektywizacja i faktycznie likwidacja indywidualnych gospodarstw, indywidualnego rolnictwa w całym bloku w sowieckim. Kilka procent ziemi zostało w prywatnych rękach na wsi. Tylko można powiedzieć, że te założenia ideologów systemu komunistycznego zostały zrealizowane. Na tym tle doświadczenie polskie wygląda nieco inaczej. Można je rozpiąć między dwoma takimi momentami. To jest rok 1920, gdy mimo wielu działań ze strony Rosji bolszewickiej, no chłop polski nie dał się zbolszewizować. On ulegał tej bolszewickiej propagandzie. No wystarczy sięgnąć do pism Wincentego Witosa, ale to właśnie ten polityk, przywódca chłopski, stanął na czele rządów latem 20 roku, a to armia z poboru w ponad 70% wywodzących się z żołnierzy pochodzących ze wsi, no zatrzymała armię bolszewicką, pozostała głucha na te wezwania agitatorów bolszewickich do dezercji, do skierowania broni przeciwko oficerom. To chłopi w 20 roku w swej masie powstrzymali komunizm w Polsce. I może później ta niepodległa, oddana Rzeczpospolita, no, dla nich była w wielu wymiarach no, ojczyzną, która przyniosła wiele goryczy również dla przywódców chłopskich, również dla Wincentego Witosa, ale później ten kolejny etap zmagań z systemem komunistycznym po wojnie, no, co uosabia Polskie Stronnictwo Ludowe kierowane przez Stanisława Mikołajczyka, partia chłopska, która staje się w tym czasie partią ogólnonarodową, która wyraża te nadzieje milionów Polaków, no, żeby za pomocą kartki wyborczej odsunąć komunistów od władzy. Oczywiście koniec tych złudzeń to jest rok, to jest styczeń, 19 stycznia 1947 roku, wybory zostają sfałszowane, PSL zlikwidowany. Stanisław Mikołajczyk ratuje życie tylko dlatego, że ucieka z kraju. Później jest ten trzeci akt w Polsce, mianowicie chłopom polskim udaje się mimo ogromnych represji lat 50. No, powstrzymać ten proces kolektywizacji. Oczywiście powstaje tysiące spółdzielni, ale w 56 roku zostają one na tej fali odwilży, nie przetrwają tego czasu i władza komunistyczna już nie podejmie w Polsce tak wprost działań na rzecz kolektywizacji. Oczywiście będą liczne utrudnienia w administracji, działania wobec własności indywidualnej, ale Polska będzie jedynym, i to jest ten polski fenomen, państwem, gdzie dzięki współdziałaniu, prawda, wsi z kościołem, kościoła ze wsią, udaje się no, zachować 80% ziemi w rękach indywidualnych. To jest też fenomen, o który rozbiła się, można powiedzieć, ideologia komunistyczna w Polsce, co nie zawsze jest w pełni dostrzegany. Ten trzeci akt, który już nie miał odpowiednika nigdzie w całym bloku sowieckim, czyli rok 1980, gdy
od czasów powojennego PSL-u, no, wieś polska się organizuje, ma swoją reprezentację, którą jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych, który rozbija się ten system komunistyczny. I myślę, że tych zależności, tych pytań wynikających z tych tematów, z tej z relacji systemu komunistycznego, podobieństw, różnic w całym bloku sowieckim jest wiele. Bardzo fascynujący temat. Cieszę się, że Państwo go podjęli i życzę dobrych obrad i zapraszam do dyskusji. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w tej konferencji. Ja powiem, że to jest pierwsza konferencja po wielu miesiącach tej przerwy związanej z wieloma ograniczeniami sanitarnymi. Myślę, że taki pierwszy dobry krok powrotu do normalności. Serdecznie Państwu jeszcze raz dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Proszę Państwa, dzisiejsza konferencja jest organizowana jako konferencja międzynarodowa i jako konferencja ujmująca porównawczo problem postaw chłopów wobec władz komunistycznych, wobec komunizmu, zarówno jako ideologii, jak i systemu politycznego. Proszę Państwa, chcemy, aby ta konferencja była organizowana w formie paneli dyskusyjnych. I w związku z tym, proszę Państwa, będzie się składać z czterech paneli. Pierwszy z nich to panel poświęcony polityce władz komunistycznych w stosunku do rolnictwa, do chłopstwa w Rosji i w Związku Sowieckim i poświęcony reakcjom chłopów na tę politykę. Ten panel poprowadzi profesor Mirosław Szumiło, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Biura Badań Historycznych oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Drugi z paneli będzie poświęcony problematyce postaw chłopów i generalnie wsi wobec komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej po zakończeniu II wojny światowej. Będę miał przyjemność poprowadzenia tego panelu. Tu będziemy mieli zagranicznych panelistów. Trzeci wreszcie panel, który odbędzie się jeszcze w dniu dzisiejszym, to będzie panel poświęcony wsi w polskim państwie i społeczeństwie po II wojnie światowej w systemie komunistycznym. Ten panel poprowadzi profesor Marcin Kurszyński z Instytutu Pamięci Narodowej i Akademii Lotniczej w Dęblinie. I wreszcie jutro odbędzie się ostatni, czwarty panel poświęcony represjom i oporowi na polskiej wsi, w Polsce Ludowej. Ten panel poprowadzi doktor habilitowany Sebastian Piątkowski z Instytutu Pamięci Narodowej. Te panele zostały ułożone właśnie w taki sposób, by pokazać zjawisko postaw polskich chłopów wobec władzy komunistycznej, wobec komunizmu na tle innych krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Rosji. Chcemy w ten sposób patrzeć na te właśnie zjawiska w ujęciu porównawczym i dyskusja panelowa ma nam ułatwić wymianę poglądów i ułatwić przekaz też treści naukowych do środowiska pozanaukowego, które będzie obserwować dyskusję dzisiejszej i jutrzejszej konferencji. Szanowni Państwo, teraz przejdziemy do pierwszego panelu. Poproszę profesora Mirosława Szumiło o zabranie głosu, poprowadzenie tego panelu. Macie Państwo na to około 2 godziny czasu. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie dyrektorze. Szanowni państwo, tak jak już zostało tutaj wspomniane przez, wyznaczone przez dyrektora Marka Wierzbickiego, na pierwszym panelu będziemy rozmawiać o polityce władz komunistycznych wobec rolnictwa, a też i wsi, i reakcji ludności wiejskiej w Związku Sowieckim, ale nie tylko, też przede wszystkim właśnie bardzo ważnym elementem będzie tutaj rozmowa na temat wiedzy, informacji, jakie w ogóle przenikały ze Związku Sowieckiego na zewnątrz, szczególnie do Polski, i jakie były też reakcje na te tragiczne wydarzenia właśnie w Polsce. Począwszy też powiedzmy od roku 20, bo już na początku polscy chłopi zetknęli się z bolszewikami w jakiś sposób, ale potem mamy doświadczenia lat 30. i kwestia, na ile o tym wiedzieliśmy, co się dzieje w Związku Sowieckim. W panelu zgodnie z planem konferencji miało wziąć udział 6 naukowców, historyków, ale niestety jednej osoby nam tutaj zabraknie i muszę ją krótko usprawiedliwić. Pan profesor Przemysław Weingärtner z przyczyn osobistych, dosyć poważnych, nie może wziąć udziału w dzisiejszym panelu. Za to witam pozostałych 5 panelistów, pana profesora Marka Kornata z Instytutu Historii PAN i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, profesora Roberta Litwińskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, profesora Roberta Kuśnierza z Akademii Pomorskiej w Słupsku, pana profesora Jana Jacka Bruskiego z Instytutu Jagiellońskiego i również pana doktora Ireneusza Maja z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I też troszeczkę musieliśmy zmienić jakby porządek tutaj dyskusji ze względu na to, że również pan profesor Kornat ma, tak się złożyło niefortunnie, inną ważną uroczystość, wydarzenie na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w tej pedagogicznym. Pedagogicznym, gdzie w tej chwili przebywa w Krakowie i w związku z tym zabierze głos jako pierwszy, chociaż jakby chronologicznie ta tematyką będzie wybiegał naprzód, i ale też będzie to pewien rodzaj wprowadzenia do dzisiejszej dyskusji, bo profesor nam tutaj przedstawi jakby tą takie wprowadzające zagajenie dotyczące eksperymentu sowieckiej kolektywizacji widzianego z zewnątrz. Prosimy bardzo. Tak, dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za wprowadzenie, bardzo zwięzłe, treściwe profesorowi Szumile. Jak już zostało to wspomniane, proszę państwa, tak się złożyło, że tutaj na Uniwersytecie Pedagogicznym będzie promocja doktorska za pół godziny profesorów, honoris causa oczywiście, profesorów Chwalby i Mikulskiego, a jestem to jakoś zaangażowany, więc będę w tym brał udział. Więc przepraszam za taką sytuację, czasami tak się zdarza. Pewne rzeczy są trudne do przesunięcia. Otóż, proszę państwa, zastanawiałem się nad tym, w jakiej formie spełnić swój obowiązek, który zadeklarowałem, kiedyśmy umawiali się na tą konferencję z profesorem Kruszyńskim. Myślę, proszę państwa, że należałoby zacząć od bardzo ogólnej konstatacji, a mianowicie eksperyment sowieckiej kolektywizacji, masowego wywłaszczania, które spowodowało przecież, nie da się zaprzeczyć, wielkie cierpienia i to ludności własnej, że tak się wyrażę. Nie była to przecież akcja eksperymentalna wobec jakiejś mniejszości, ale wobec wszystkich narodów sowieckich, zwłaszcza do narodu rosyjskiego oczywiście. Otóż to taka operacja nie była w ogóle przedmiotem wyobraźni politycznej właściwie nikogo wcześniej, zanim się rozpoczęła. Nasuwa się pewne porównanie, które mam wrażenie, że nie będzie nadużyciem, a mianowicie o ile wielką wojnę jako wyniszczający konflikt zbrojny niektórzy przewidywali, weźmy Blocha na przykład, Jana Gottlieba Blocha, wybitnego polskiego przemysłowca i pisarza politycznego, o którym miałem sposobność kiedyś coś pisać. Otóż potrafił on bardzo realistycznie pod koniec XIX wieku to sobie wszystko wyobrazić. To takiej akcji, jaką zapoczątkował Stalin pod koniec lat 20. nie wyobrażano sobie, moim zdaniem. Nie znam w każdym razie żadnych dokumentów czy pism, które to uzasadniały. Otóż, proszę państwa, w związku z powyższym
Wydarzenie to było jako bezprecedensowe postrzegane i w takich też perspektywach jako wielkie nowum o randze dziejowej postrzegane. Generalnie, proszę Państwa, w okresie międzywojennym odnoszę się teraz oczywiście do polskiej myśli sowietologicznej, ale nie tylko. Ale nie tylko. Mianowicie polskiej myśli sowietologicznej, ale nie tylko, były generalnie trzy postawy odrębne moim zdaniem w stosunku do tego procesu, bo to tak trzeba określić. No, po pierwsze, to było podejście, które jest dobrze zakorzenione w polskiej notabene myśli historycznej, a mianowicie bierze ono za punkt wyjścia tezę o Rosji jako odrębnym świecie, nie należącym oczywiście do Europy, gdzie, mówiąc nieco trywialnie, o człowieka nigdy nie chodziło. A więc, krótko mówiąc, powodowanie ludzkich cierpień, wywłaszczania, eksploatacji, bezlitosnej eksploatacji w interesie państwa rządzonego despotycznie jest tradycją tego kraju. Z tej perspektywy pisano bardzo obszernie i szeroko, zwłaszcza w publicystyce, na ten temat. Tematyka kolektywizacji była postrzegana więc jako jeszcze jeden z dowodów ciągłości rosyjskiego despotyzmu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ciągłości między despotyzmem caratu a despotyzmem nowej Rosji. Temu towarzyszyły inne argumenty, jak choćby ten o tradycji kolektywnego badania ziemią w Rosji, o tym, że, no, krótko mówiąc, sowiecki eksperyment dziejowy właściwie to tylko pozornie robi wrażenie wielkiego przewrotu, ale tak naprawdę wpisuje się w ciągłość despotyzmu rosyjskiego. Druga postawa, którą chciałbym nieco scharakteryzować, to są rozmaite pisma, wypowiedzi, które podejmują temat kolektywizacji i powiązanej z nią industrializacji, o czym powiem jeszcze za chwilę, w perspektywie potępienia z powodu dwóch, a mianowicie pierwszy powód to krytyka z pozycji etycznych, tak jak już napomknąłem, mianowicie były to argumenty o niezwykłym w swym rodzaju użyciu tyrańskiej, despotycznej władzy przeciwko ludności. To mi przypomnijmy, wieś to jest dominująca przecież część ludności tego kraju. A drugi punkt widzenia, ale w ramach tego kierunku myślenia, to jest potępienie kolektywizacji jako przejawu regresu cywilizacyjnego, w tym sensie, że prowadzi przede wszystkim do zagłady rolnictwa, do ustanowienia systemu gospodarowania, który przynosi przede wszystkim klęskę gospodarczą. A szczytem tej klęski gospodarczej jest oczywiście głód, o którym mówiono. Mówiono w polskiej prasie, w polskiej publicystyce tamtego okresu. I wreszcie, proszę Państwa, trzecie stanowisko, ono jest właściwe ekspertom albo specjalistom. Specjalistom, ono też odnosi się do sowietologów, także i w jakiejś mierze do polskiej służby zagranicznej, do dyplomatów, którzy się do tych zagadnień siłą rzeczy ustosunkowywali, że wspomnę choćby tylko ambasadę polską i ambasadorów Łukasiewicza i Grzybowskiego. A mianowicie to trzecie stanowisko ma za punkt wyjścia tezę, że to jest wielka lekcja historii, z której można wyciągać wnioski także dla innych krajów. Nie w sensie inspiracji,
ale w sensie odstręczającym. To doświadczenie rosyjskie powinno być zinterpretowane jako odstręczający przykład wykorzystania hasła socjalizmu do stworzenia despotyzmu, jakiego jeszcze świat nie widział, i powinno temu towarzyszyć właśnie analityczne podejście, niewykluczające, rzecz jasna, spostrzeżenia takich czy innych pozytywnych elementów. Przypomnę, Witold Staniewicz na przykład pisał o pozytywnym w sumie aspekcie, jakim było jego zdaniem zastosowanie produkcji maszynowej w rolnictwie. Przypomnijmy, że Witold Staniewicz zajmował się problematyką modernizacji polskiej wsi. To był minister reform rolnych w rządach pomajowych, Piłsudczyk, polski patriota i wielki znawca zagadnień rolnictwa i ekonomiki agrarnej. Więc były i takie głosy, głosy mniejszościowe, ale ważne. Ja o tym zresztą pisałem kiedyś obszerniej. Proszę Państwa, tak by się przedstawiały te trzy kierunki. Chciałem tu powiedzieć, że ten trzeci kierunek o wielkiej lekcji nie musi stać w sprzeczności z tym pierwszym, mówiącym o wyjątkowości Rosji jako odrębnego świata. Litewski polityk Stanisław Stasys Lozoraitis, minister spraw zagranicznych tego kraju, notabene, ale to inna historia, ustosunkowany pojednawczo w stosunku do Polski w latach 30., co pokazała jego rozmowa z ministrem Beckiem we wrześniu 1935 roku w Genewie, wypowiedział takie zdanie, które mi się wydaje godne przypomnienia w kontekście tych uwag moich, dzisiejszych. Powiedział on mianowicie do dyplomatów brytyjskich, to się zachowało w aktach Foreign Office, miałem okazję te dokumenty widzieć, mianowicie powiedział, że tak naprawdę to w 17 roku dokonał się tylko zamach stanu w Piotrogrodzie, gdzie garstka rewolucjonistów zawodowych zagarnęła władzę przemocą. Potem odbył się drugi etap tego procesu. Zamachowcy pokonali w wojnie domowej przeciwników wewnętrznych, a tak naprawdę rewolucja się zaczyna wraz z kolektywizacją i przymusową, rzecz jasna, to jest naprawdę rewolucja, zdaniem Lozoraitisa. Można się zgadzać z tym, bądź nie. Wydaje mi się, jest to głos niezwykle istotny, wypowiedziany na początku lat 30. już z pewnej perspektywy czasu. Proszę Państwa, w drugiej części końcowej mojego wystąpienia chciałem powiedzieć parę słów o podejściu sowietologów polskich, do międzywojennych oczywiście, do zagadnienia kolektywizacji i konsekwencji kolektywizacji. Tu trzeba jeszcze raz przypomnieć to, co już obiecałem, mianowicie kolektywizacja jest warunkiem industrializacji. Ta industrializacja to jest rezultat tego procesu przeobrażeń wsi przy użyciu aparatu despotycznego państwa. Generalnie wnioski sowietologów polskich wymagałyby oczywiście obszerniejszej analizy. Streszczając się do najbardziej istotnych tez, po pierwsze chciałbym podkreślić, że industrializacja była, proszę Państwa, postrzegana, industrializacja Związku Sowieckiego była postrzegana jako środek mocarstwowego awansu tego państwa, gdyż uważali sowietolodzy polscy, że jest wielkim, niezaprzeczalnym osiągnięciem tego kraju, cokolwiek by kto nie powiedział, możliwość masowego wytwarzania broni o własnych siłach. Broni nie można było nigdzie kupić, zwłaszcza taki kraj jak Rosja w tamtych warunkach. Taka jest mniej więcej prawda. Stworzenie kompleksu przemysłowo-wojskowego, jak to ktoś później nazwie, jest rezultatem industrializacji odgórnej przeprowadzonej w sposób stalinowski. Drugi wniosek, że wszystko to się dokonuje za cenę bezlitosnej, nieludzkiej eksploatacji wsi rosyjskiego chłopa. Tu chciałem się posłużyć jeszcze cytatem, mianowicie pewien wybitny historyk niemiecko-izraelski, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Dan Diner, opublikował niedawno artykuł, w którym odważył się śmiało powiedzieć, że w porównaniu ze skalą represji, jakie wobec swoich obywateli zastosowali Sowieci w czasie właśnie kolektywizacji,
demokracji, to w porównaniu z tym represyjność hitleryzmu w stosunku do etnicznych Niemców była żadna. Właściwie to hitleryzm był liberalizmem w porównaniu z tym, co wyprawiano, co robiono w tym wielkim państwie na wschodzie, o którym mówimy. Aż się zdziwiłem, że ten artykuł w ostatnią niedzielę opublikowała Gazeta Wyborcza. Krótko mówiąc, proszę Państwa, to jest więc wniosek drugi. To się proces eksploatacji wsi, eksploatacji chłopstwa rosyjskiego. Trzeci wniosek to było przekonanie wszystkich sowietologów polskich, moim zdaniem, jednogłośnie. To nie ma nic wspólnego z socjalizmem, który jest zadeklarowany czy obiecany. Tenże socjalizm jest fikcyjną dekoracją procesu budowy despotycznego państwa w wersji stalinowskiej. Do takiego wniosku dochodził przede wszystkim wspomniany już Witold Staniewicz, ale też Stanisław Świaniewicz, czyli autor pionierskich opracowań o gospodarce sowieckiej, publikowanych w czasopiśmie Rocznik Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej. Odsyłam do tych pism, ja je zresztą znoiłem niedawno. Zresztą przygotowuję jeszcze wybór pism Stanisława Świaniewicza dla Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, który mam nadzieję jakoś się kiedyś w przyszłości ukaże. Więc podsumowując, proszę Państwa, eksploatacja chłopstwa nasuwała szereg spostrzeżeń. Oczywiście konstatowano wzmocnienie siły państwa sowieckiego. Podkreślano niewyobrażalne okrucieństwo prowadzące także i do głodu sztucznie wywołanego. To były rzeczy dosyć ważne. Wspominano zawsze o cenie, jaką społeczeństwo Związku Sowieckiego zapłaciło za mocarstwowe ambicje tak zwanego pierwszego państwa proletariackiego w świecie. Co do skutków przymusowej kolektywizacji, to jak już powiedziałem, dały one wielkie możliwości zbrojeniowe, a te możliwości zbrojeniowe umożliwiały mocarstwowy awans państwa sowieckiego. Podkreślano tu zwłaszcza to, że państwo sowieckie jest organizmem militarnym. Jest organizmem militarnym, na wskroś militarnym, państwem dążącym do zmian terytorialnych, państwem, dla którego nie istnieje zasada przestrzegania zobowiązań międzynarodowych, ani w jego interesie nie leży dokładanie ręki do utrzymania pokoju. To były moim zdaniem realistyczne wnioski. One, no, mówiąc otwarcie, zostały potwierdzone przez późniejszą historię. Późniejszą historię, chodzi mi oczywiście o II wojnę światową. Co do jeszcze jednej kwestii, na tym skończę, chciałem się odnieść, mianowicie w końcowych refleksjach swoich profesor Witold Staniewicz zawarł moim zdaniem bardzo poruszające refleksje, stwierdzając, że to nie jest tylko tak, i myliłby się ten, kto by sądził, że chodzi jedynie o przebudowę wsi rosyjskiej, przebudowę państwa, stworzenie fabryk, przepędzenie ludzi ze wsi do wielkich nowych miast po to, by umożliwić działanie kompleksu przemysłowo-wojskowego. Chodzi także o stworzenie nowego człowieka, co jest istotowym celem rewolucji. Chodzi o stworzenie nowego człowieka, człowieka sowieckiego. Kołchoźni miał być człowiekiem sowieckim. To jest istota rzeczy. I wydaje mi się, że na tym powinienem skończyć. Rzecz jasna, mnóstwo szczegółów i innych jeszcze naświetleń w swoich refleksjach pominąłem, ale to jest, no, siłą rzeczy konieczność w warunkach tak zwięzłej prezentacji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, pan profesor Kornat chyba niedługo zostanie z nami, tak? I zaraz będzie musiał się oddać. Tak, 5 minut jeszcze. Tak, także nie wiem, czy jeszcze ewentualnie jakieś, no bardzo krótko rzeczywiście, komentarz czy uwagę można tutaj do tego wystąpienia, póki mamy pana profesora, czy też pytanie zadać. Czy panowie, profesorowie, paneliści, by chcieli, jeśli nie, to przejdziemy dalej, bo tak w gruncie rzeczy ten temat, który został tutaj przez pana profesora przedstawiony, to postrzeganie rewolucji bardzo... A widzę, profesor Kuśnierz chciałby coś powiedzieć. Tak, tak, takie krótkie pytanie, może komentarz, bo tutaj odnoszący się do tej ostatniej kwestii, albo przedostatniej kwestii, której tutaj pan profesor Marek Kornat powiedział, odnoszącej się do tego przewidywania, że Związek Sowiecki, przewidywania artykułowanego przez polskich sowietologów. Chciałem zapytać, w jaki sposób, czy to jakoś szerzej się przebijało do świadomości społecznej, dlatego że ja mam podobne, znaczy analizując podobne wątki, ja to zresztą już podkreślałem na któryś konferencjach i publikacjach, że na przykład jeden z polskich dyplomatów, obserwując Wielki Głód, napisał w trakcie Wielkiego Głodu do MSZ-u, że z tymi faktami, które mają miejsce w Związku Sowieckim, należałoby szerzej zapoznać społeczeństwo polskie, zwłaszcza mieszkańców Kresów. No i na to żadnej odpowiedzi nie było, więc nie tylko właśnie polscy eksperci pracujący w Polsce podkreślali ten zbrodniczy system, który nie tylko jest zbrodniczy dla swoich obywateli, ale prędzej czy później może być niebezpieczny dla zagranicy. Więc chciałem właśnie zapytać, czy to po prostu ograniczyło się tylko i wyłącznie do refleksji akademickich, czy też był jakiś odzew większy. Bardzo dziękuję. Tak, panie profesorze, no to jest trudna sprawa. Trudna sprawa, dlatego że wkraczamy tu w niezwykle delikatną kwestię przenikania, przedostawania się poglądów tworzonych w gabinetach jednak naukowców do szerszych sfer społeczeństwa. To chyba zagadnienie w każdych czasach jest aktualne. Tak było i wtedy. Siłą rzeczy nauka no jest elitarna, tak musi zawsze chyba być. Nie da się jej uprawiać na wiecu. Więc mówiąc krótko, czasami przedostają się określone idee, czasami mniej. A co do zachowania społeczeństwa polskiego, co do postaw społeczeństwa polskiego, jego szerszych warstw, no myślę, że było różnie. To brzmi to bardzo enigmatycznie, ale na pewno trzeba wskazać dwa momenty. Strach przed kolektywizacją był, moim zdaniem, w Polsce. Strach przed kolektywizacją, przed wypróbowaniem takiego arsenału możliwości rewolucji, jakie przytrafiło się narodowi rosyjskiemu i nie tylko rosyjskiemu, narodom sowieckim, może tak powiedzmy. Ten strach występował, on był widoczny, natomiast mam wrażenie, że tu się nakłada na to jednak ogólne poczucie ulgi w społeczeństwie polskim w drugiej połowie lat 30., albowiem wyniszczające represje stalinowskie zinterpretowano jako dowód rażącego osłabienia tego państwa. To osłabienie miało powodować utratę jego możliwości agresywnych. I to nie tylko Polacy tak mówili i w ogóle ten pogląd chyba jest prawdziwy. Jak sobie teraz przypomniałem w tej chwili notatki protokolarne z historycznych rozmów Józefa Becka, jeszcze raz to nazwisko ci wymienię, mianowicie na początku kwietnia 1939 roku z premierem Chamberlainem w Londynie, to premier Chamberlain mówi coś takiego. Związek Sowiecki jest krajem niezdolnym do wojny ofensywnej, ale na swoim terytorium, ze względu na jego rozległość, może być groźny. I to, myślę, był pogląd zachodnich mężów stanu. Przypomnijmy, że Chamberlain był konserwatystą mającym niechęć do sowietyzmu.
ale to jest pogląd dosyć taki, wydaje się, ujawniający pewną przeciętną, bym powiedział, zachodnich elit politycznych i myślę, że społeczeństwo polskie od tego nie było zbyt dalekie. No i wreszcie ostatnia rzecz, tu się muszę odwołać do świadectwa profesora Świaniewicza, którego też wspominałem dzisiaj. Otóż profesor Świaniewicz pisze, jak był wysłany, nie wiadomo dokładnie po co, bo tego nie pisze, ale był wysłany na jakąś konferencję, czy był uczestniczył w jakimś przewodzie doktorskim, habilitacyjnym i tak dalej na Uniwersytecie Krakowskim, Jagiellońskim. I on tam nie wymienia nazwisk profesorów, ale rozmawiał z profesorami oczywiście prawa. Słyszał stwierdzenie, że Rosja ma dość ziemi, Rosja ma tak rozległe terytorium, nowych zdobyczy nie potrzebuje, to jest kraj, z którym no, w gruncie rzeczy możemy liczyć na jakieś modus vivendi. Tego typu naiwne poglądy i to wypowiadane z wysokości katedry uniwersyteckich też były. No ale na ile one charakteryzowały postawy inteligencji polskiej, nie da się tak jednoznacznie tego ocenić. Myślę, że te trzy konstatacje trzeba powiedzieć. Strach przed komunizmem na pewno był silny w społeczeństwie polskim. Doświadczenie 20 roku go z pewnością, no, że tak powiem, ono zaszczepiło na swój sposób, jak to ktoś powiedział, społeczeństwo polskie. Po drugie, przekonanie o osłabieniu Związku Sowieckiego, zwłaszcza jego militarnej siły ofensywnej. No i po trzecie, ogólne przekonanie, że Rosja ma dość ziemi, dość terytoriów, zawarła z Polską kompromisowy pokój w Rydze, w związku z powyższym nie powinniśmy się spodziewać zagrożenia stamtąd. Wszystko to jednak zostało negatywnie zweryfikowane w 1939 roku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Wiem, że już pan profesor zaraz będzie musiał nas opuścić. Także ten temat jeszcze powróci, proszę państwa, w drugiej części dzisiejszej dyskusji, w wystąpieniach też profesora Bruskiego, doktora Maja. To w zasadzie stał się dominujący, ale z tej polskiej perspektywy na to właśnie spoglądamy, na wydarzenia w Związku Sowieckim. Natomiast teraz no, jakby chronologicznie wrócimy do początku i w najbliższych dwóch, jakby tu pierwszych dwóch częściach dyskusji należy przybliżyć bolszewicką politykę wobec chłopów w latach rewolucji, wojny domowej, a potem jeszcze okres kolektywizacji, a na początek właśnie okres rewolucji i o to poproszę pana profesora Roberta Litwińskiego i od razu zaznaczam, że wszystkim tutaj występującym panelistom dajemy maksymalnie do 15 minut właśnie na przedstawienie swojego stanowiska, a następnie ciąg dalszy będzie dyskusją po każdym wystąpieniu. Czy mamy profesora Litwińskiego? Tak, jestem, słychać mnie? Witamy i poprosimy. Postaram się w kwadransie zmieścić, zwracając uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim na program. Sięgając początku XX wieku, Lenin doszedł do wniosku, że ze względu na znikomą pod względem liczebności liczbę robotników przemysłowych w Rosji, trzeba będzie przyciągnąć i prowadzić do walki wszystkie grupy przeciwne samowładztwu, z wyjątkiem burżuazji, którą uważano za kontrrewolucyjną. Dopiero po zwycięskiej bitwie przyjdzie pora na rozliczanie się z tymi tymczasowymi sojusznikami. Dlatego też, szanowni państwo, na podstawie obserwacji zachowania rosyjskich chłopów w czasie zaburzeń na początku XX wieku oraz doceniania udziału, jaki ich napaści na własność obszarniczą miały w wymuszaniu kapitulacji caratu, doszedł do przekonania, że chłop jest naturalnym, choć oczywiście tymczasowym sojusznikiem robotnika przemysłowego. I aby go pozyskać, należało wyjść poza oficjalny program rolny, obiecując chłopom nieco więcej. Największym chyba paradoksem październikowego zamachu stanu było to, że stawiał sobie za cel ustanowienie dyktatury proletariatu w kraju, w którym robotnicy, no, licząc chyba z rzemieślnikami, stanowili w najlepszym razie jakieś 10% zatrudnionych. Zdecydowana większość to ludność chłopska.
i do tej rzeczywistości, chociażby nawet w dekrecie o ziemi, należało się zdaniem Lenina dostosować. No nie podlega dyskusji, że w Rosji Środkowej chłopi z zadowoleniem przyjęli dekret o ziemi, spełniający ich odwieczne marzenia o nadziałach. Inną kwestią jest oczywiście to, czy w istocie demagogiczne i taktyczne posunięcia poprawiły rzeczywistości sytuację gospodarczą rosyjskiego chłopstwa i czy przynosiły one całemu krajowi jakiekolwiek korzyści. Oczywiście no, tajemnicą Poliszynela jest to, że ziemię jako majątek nieruchomy możemy dzielić tam, gdzie się akurat znajduje. W przypadku terenów kontrolowanych przez bolszewików trudno było taką odpowiednią liczbę nadziałów ziemi, szanowni państwo, znaleźć. Nawet przy na terenach tych, które bolszewicy kontrolowali, przeprowadzenie sprawiedliwego podziału napotykało trudności, gdyż chłop nie miał zamiaru dzielić się z łupem ani z obcymi, ani z chłopami z sąsiednich gmin. Szacuje się, że ziemia ta była dzielona nierównomiernie. Około 53% wspólnot wiejskich nie otrzymało po rewolucji żadnych gruntów. Około 40% otrzymało ziemię uprawną w bardzo nierównych proporcjach. Trzeba przyznać, że do otrzymanego tytułu własności nowych gruntów chłopi podchodzili bardzo sceptycznie. Słyszeli bowiem, że nowy rząd zamierza z czasem wprowadzić kolektyw. Wydany w kwietniu 18 roku dekret o uspołecznieniu ziemi głosił przecież, że przekazanie ziemi wspólnotom jest tymczasowe, czyli przejściowe. Zastanawiali się więc, jak długo pozwoli im się zachować tę ziemię i postanowili postępować tak, jakby miała do nich należeć tylko do końca najbliższych żniw. Głównymi beneficjentami byli ci, którzy już w 1917 roku posiadali nadziały wspólnotowe i nadawali ton zebraniom wspólnot. Spora część tych chłopów, którzy w latach 1917-18 ciągnęli z miast do wsi, aby zgłosić roszczenia do nadziałów, przekonała się, że została albo z rozdziału wykluczona, albo zmuszona do przyjęcia nadziałów gorszej ziemi. To samo odnosiło się, proszę państwa, do połowy chłopów bezrolnych, którzy pozostali z pustymi rękami. No, można powiedzieć, że zamożniejsi chłopi puszczali mimo uszu pouczenia władz bolszewickich, które w dekrecie o uspołecznieniu ziemi nakazywały radom wiejskim otaczanie szczególną troską chłopów bezrolnych i małorolnych. Co ważne, należy podkreślić jeszcze jeden element, uwzględniając utratę lokowanych od lat oszczędności w wyniku między innymi dewaluacji pieniądza, trudno mówić, że ziemię otrzymywano za darmo. Błędne jest zatem twierdzenie, jakoby dzięki rewolucji chłopi rosyjscy nieodpłatnie zyskali znaczne ziemi, obszary ziemi uprawnej. Nie był to, można powiedzieć, ani dar hojny, ani bezpłatny. Możemy przyjąć, że do wiosny 18 roku wspólnoty podzieliły między swoich członków majątki, które zagrabiły po rewolucji lutowej. Później pozostało już niewiele do podzielenia dla zdemobilizowanych żołnierzy, jak wspomniałem, robotników przemysłowych. Dekret o ziemi i inne środki polityki bolszewików wprowadzane podczas przewrotu październikowego oraz w miesiącach bezpośrednio po nim bolszewicy uważali za rozwiązania przejściowe. Gdyby tylko zaistniała sprzyjająca sytuacja, wspólnoty zostałyby wywłaszczone i przekształcone w kolektywne zarządzanie przez państwo. Z tego dalekosiężnego celu nie czyniono w tajemnicy przecież. Na przełomie 18 i 19 roku władze radzieckie przy różnych sposobnościach potwierdzały, że kolektywizacja jest nieuchronna.
Zdaniem Lenina do tego czasu konieczne było po pierwsze umocnienie kontroli państwa nad zaopatrzeniem w żywność przez surowe przestrzeganie monopolu handlem zbożem i po drugie stworzenie na wsi bazy władzy komunistycznej. Przystępując do natarcia na wieś, bolszewicy działali w imię fałszywie przedstawianych celów. Oczywiście ich prawdziwym celem było doprowadzenie do końca przewrotu październikowego poprzez podporządkowanie sobie chłopstwa. Ponieważ jednak takie hasło nie zdobyłoby poklasku, kampanię przeciwko chłopstwu rozpętali rzekomo w celu wyduszenia od kułaków żywności dla głodujących miast. Brak żywności był oczywiście problemem bardzo poważnym, ale istniały łatwiejsze i skuteczniejsze metody wymuszania ze wsi dostaw. W dokumentach wewnętrznych władze szczerze przyznawały, że rekwizycja żywności była celem drugorzędnym, bo pierwszorzędnym były kwestie polityczne. Innymi słowy, przymusowe rekwirowanie żywności dla miast i funkcja aprowizacyjna miała maskować działania polityczne mające na celu wprowadzenie bolszewizmu na wieś przez rozniecanie konfliktów społecznych. Mieliśmy więc do czynienia z mechanizmem zarządzania głodem, o którym chociażby pisali w swojej pracy Nasza Wojna profesorowie Borodziej i Górny. Trzeba pamiętać, że w przedrewolucyjnej Rosji większość żywności napływającej na rynek pochodziła bądź z wielkich majątków ziemskich, bądź z gospodarstw zamożnych chłopów. Jedne i drugie zatrudniały siłę najemną. Chłopi średnio, małorolni spożywali prawie całą żywność, którą wytwarzali w swoich gospodarstwach. Konfiskata i rozdział między wspólnoty całej ziemi szlacheckiej i znacznej części gruntów należących do chłopów jako własność prywatna, a co gorsza zakaz zatrudniania siły najemnej, choć w dużej mierze nieprzestrzegany, zlikwidowały główne źródło zaopatrzenia ludności nierolniczej w żywność. Wraz z cofaniem się wsi rosyjskiej do samowystarczalności, głód zaczął zaglądać w oczy społeczeństwu. Nawet w tak niesprzyjających okolicznościach chłop mógłby wyżywić mieszkańców, gdyby bolszewicy, kierując się, jak się wydaje, głównie względami politycznymi, nie pozbawili go bodźców do zdobywania nadwyżek. Ratując się przed głodem, ludność miejska masowo uciekała z miast. Wśród uchodźców było wielu chłopów przybyłych do miast w latach wojny w poszukiwaniu pracy w przemyśle zbrojeniowym. W konsekwencji zwiększa się nam jeszcze bardziej liczba ludności wiejskiej, zmniejsza liczebność tego tradycyjnego proletariatu. O tym, że bolszewicy zdawali sobie sprawę z politycznych korzyści, jakie przynosił głód, świadczy chociażby ich odmowa złagodzenia go w jedyny możliwy sposób przez robienie tego, co uczynili w 1921, kiedy byli już pewni swojej władzy w Rosji. To jest poprzez przywrócenie wolnego rynku zbożowego. Cytując z pamięci słowa Swierdłowa z maja 1918 roku, stwierdzić należy, że sami bolszewicy zdawali sobie sprawę, że władza radziecka jest wystarczająco silna w miastach. Nie dało się tego samego powiedzieć o odniesieniu do wsi. Z tego powodu bolszewicy zamierzali z całą powagą potraktować kwestię rozwarstwienia wsi, kwestię ukształtowania na wsi dwóch antagonistycznych wrogich sił. Zdawali sobie bowiem bolszewicy sprawę, że tylko wtedy, kiedy uda im się rozbić wieś na dwa nieprzyjednane względem siebie wrogie obozy, kiedy zdołają rozpętać, można by powiedzieć, drugą wojnę domową, będą mogli wtedy mówić, że w stosunku do wsi zrobili wszystko to, aby osiągnąć te cele, które osiągnęli w mieście. Wydane w maju i czerwcu 18 roku
bolszewickie dekrety agrarne miały cztery role. Po pierwsze, zniszczenie aktywnych politycznie chłopów, których wszyscy lojalnie popierali eserowców przez nazwanie ich kułakami. Podważenie wspólnotowej własności ziemi, stworzenie podstaw zarządzanych przez państwo kolektywnych gospodarstw rolnych. Przerobienie w cudzysłowie rad wiejskich przez wyrzucenie z nich eserowców i zastąpienie ich miejskimi bolszewikami lub bezpartyjnymi sympatykami bolszewizmu. Po czwarte, zdobycie na wsi żywności dla miast i ośrodków przemysłowych. W propagandzie rządowej pozyskaniu żywności nadawano największe znaczenie, ale w planach bolszewików przywiązywano do tego najmniejszą wagę. Gdy już było po wszystkim, okazało się, że ilość żywności odebranej mieszkańcom wsi była znikoma. Natomiast rezultaty polityczne to już, szanowni państwo, zupełnie inna sprawa. Na siłę chłopi odpowiadali siłą. Ówczesna prasa pełna jest opisów zażartych pożyczek pomiędzy wojskami a chłopami. Dowódcy jednostek wojskowych i cywilnych wyruszających przeciwko wsi rutynowo meldowali o powstaniach kułaków, ale z dowodów jasno wynikało, że opór, jaki napotykali, był samorzutną obroną przez chłopów ich własności, a uczestniczyli w niej nie tylko bogacze, ale i cała ludność wiejska. Po bliższym zbadaniu okazywało się, że tak zwane rebelie kułackie niemal zawsze były powszechnymi powstaniami chłopskimi, w których trudno się dopatrzyć było różnic klasowych. Wieś broniła się więc w zwarcie. Można by powiedzieć, że tutaj wystąpił ten mechanizm, który wystąpił w Węgierskiej Republice Rad, kiedy tego rodzaju narzędzia próbował bezwzględnie wprowadzić Béla Kun. Chłopów absolutnie nie obchodziły potrzeby miasta i nie mieli pojęcia o żadnym zróżnicowaniu klasowym. Widzieli tylko uzbrojone bandy z miast, często złożone z byłych rolników w skórzanych kurtkach lub wojskowych szynelach, usiłujące zagrabić zboże. I mimo tych okrucieństw, jak wspomniałem, do miasta docierały tylko znikome dostawy żywności. Te niewielkie ilości, jakie zdołano od chłopów wydusić, bardzo często przywłaszczali sobie również członkowie tychże rekwizycyjnych oddziałów. Polityka agrarna bolszewików wywoływała u chłopów skrajną dezorientację. Rewolucję rozumieli jako swobodę, czy anarchię wręcz, która oznaczała dla nich zwolnienie od wszystkich zobowiązań wobec państwa. Rozlegały się wręcz narzekania chłopów, że obiecywano im całą ziemię, obiecywano niegnębienie podatkami, niepowoływanie do wojska. A sytuacja jest diametralnie inna. W istocie rzeczy ich obciążenia na rzecz komunistycznego kraju były znacznie większe niż na rzecz caratu, gdyż obejmowały nie tylko podatki, ale również pracę przymusową czy inne obowiązki. Nierolnicza siła robocza zmniejszyła się o połowę w porównaniu ze stanem sprzed przewrotu październikowego. Z 3,5 miliona do 1,5 miliona. Realne płace robotników spadły do 1/3 poziomu za 13-14. Można by powiedzieć, że komunistom udało doprowadzić do ruiny piątą pod względem wielkości gospodarkę świata i roztrwonić majątek gromadzony dotychczas przez wieki feudalizmu i kapitalizmu. Do tego doszedł jeszcze wielki głód, ten z 1921 roku. Komuniści przetrwali kryzys chyba dzięki połączeniu bezwzględnych represji z ustępstwami ekonomicznymi. Na ich korzyść działały dwa obiektywne czynniki. Jednym było rozproszenie wrogów. Druga wojna domowa składała się z mnóstwa odrębnych powstań, pozbawionych wspólnego przywództwa czy programu, wybuchające spontanicznie, nie mogły zagrozić profesjonalnie dowodzonej i coraz lepiej wyposażonej Armii Czerwonej.
Drugim czynnikiem było z pewnością to, że strajkujący robotnicy czy buntujący się chłopi nie potrafili stworzyć alternatywy politycznej, bo nie myśleli w kategoriach politycznych. Charakterystyczny rys chłopskiej umysłowości, czyli niemożność wyobrażenia sobie, że rząd można zmienić, przeżył rewolucję i wszelkie wprowadzane przez nią zmiany, może poza akcją Antonową. Chłopi i robotnicy byli bardzo niezadowoleni z polityki rządu sowieckiego, nie rozumieli jednak, że istnieje związek między tym, co ten rząd robi, a tym, czym on jest. Tak samo było za caratu, kiedy można powiedzieć, chłopi i robotnicy pozostawali głusi na agitację różnego rodzaju nurtów radykalnych. I chyba też w tym była istota prowadzonego później NEP-u. Kupić sobie polityczne przetrwanie za cenę ekonomicznych koncesji, które można było cofnąć po uspokojeniu się nastrojów. Bucharin powiedział to wprost, robimy ustępstwa ekonomiczne, aby uniknąć ustępstw politycznych. Można powiedzieć, że bolszewicy nauczyli się tego carskiego reżimu, który chronił swe autokratyczne prerogatywy, przekupując głównego oponenta, szlachtę przywilejami ekonomicznymi. Bolszewicy postępowali w ten sposób zakładając z góry, że zmiana jest tymczasowa. Zinowiew mówił w grudniu 21 roku do swoich towarzyszy, proszę was towarzysze, abyście rozumieli, że nowa ekonomiczna polityka jest tylko chwilowym ustępstwem taktycznym odwrotem, oczyszczeniem przed pola do nowego i decydującego ataku. Ataku świata pracy na pozycję międzynarodowego kapitalizmu. Tak notabene Lenin lubił poszyrównywać NEP do traktatu brzeskiego, który pomimo tego, że był uważany za kapitulację przed niemieckim imperializmem, a który okazał się tylko krokiem w tył, bez względu na to, jak długo miał potrwać, no według bolszewików nie mógł trwać, prawda, zawsze. Aby więc ograniczone reformy w ramach NEP-u nie doprowadziły do restauracji kapitalizmu, w ich trakcie reżim nasilił represje polityczne. Właśnie w latach 21-23 zniszczono resztki konkurencyjnych partii socjalistycznych, cenzurze nadano charakter systemowy, rozszerzano kompetencje tajnej policji, rozpoczęto walkę z cerkwią, czy ujęto w ściślejsze ramy ryzyk komunistów w kraju i za granicą. To tyle w ogromnym skrócie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wiem, że ciężko się zmieścić w tak ograniczonym czasie, ale rzeczywiście było to dosyć zwięzłe przedstawienie problemu, który jest bardzo szeroki. Za to dziękujemy i no myślę, że do maksymalnie 10 minut możemy przeznaczyć na ewentualne uwagi, uzupełnienia ze strony innych panelistów. Który z panów profesorów chciałby zabrać ewentualnie głos? Chociaż myślę, że przy następnym temacie będzie jakby w pewien sposób ciąg dalszy, który nam przedstawi profesor Kuśnierz i na pewno nawiąże do tego okresu początku lat 20., mówiąc o już końcu lat 20., głównie pierwszych latach 30., czyli o kolektywizacji, ale również o późniejszych różnych formach represji i deportacji, których warto wspomnieć, żeby nie ograniczać się tylko do tego ścisłego okresu początku lat 30., co oczywiście w tych 15 minutach będzie również trudne, ale mam nadzieję, że przedstawi nam te wszystkie problemy w skrócie i poproszę o zabranie głosu profesora Kuśnierza. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, panie przewodniczący, szanowni państwo. No cóż, rzeczywiście, jak pan profesor Szumiło powiedział, postaram się tam w ciągu tych kilkunastu minut przynajmniej zarysować te główne wątki. Zdaję sobie sprawę, że trudno jest omówić wszystko, ale być może właśnie wrócimy do tego
podczas dyskusji. Profesor, znaczy w zasadzie zacznę od tego, na czym skończył profesor Litwiński, bo tutaj zacytował, znaczy z słowami NEP, czy nowa polityka ekonomiczna nie mogła trwać wiecznie. No i rzeczywiście ona wiecznie nie trwała. Ona trwała tylko zaledwie kilka lat, dlatego że w roku 29 została de facto zlikwidowana, czyli w momencie wprowadzania masowej kolektywizacji, jak to bolszewicy mówili, społeczna jaka aktywizacja. Ten okres nepowski był w zasadzie najlepszy, znaczy trudno tutaj mówić, używać takich wyrazów w kontekście zbrodniczego systemu sowieckiego, no ale obiektywnie patrząc, ten okres był najbardziej liberalny. Nawet w Związku Sowieckim mówiło się, że wykształciła się tak zwana klasa nepmanów, znaczy ludzi, którzy dzięki tej nowej polityce ekonomicznej dorobili się, również ten wyraz dorobili się trzeba rozumieć w sensie sowieckim, znaczy to dorobienie się polegało na tym, że chłop miał nie jedną, a na przykład dwie krowy albo jakichś tam innych zwierząt. I teraz w roku, szanowni państwo, 29, rozpoczyna się kolektywizacja. Kolektywizację, i to też odniosę się do tego, co powiedział profesor Kornat na samym początku, a mianowicie trzeba też pamiętać, że w 1929 roku rzeczywiście zaczyna się ta gigantyczna rewolucja, nie tylko na wsi, ale także w przemyśle. Otóż rozpoczyna się industrializacja, czyli de facto uprzemysłowienie kraju. Żeby uprzemysłowić ten zacofany agrarny kraj, należało oczywiście zbudować fabryki, duże przedsiębiorstwa, zakupić koncesje, a kiedy już się to zrobiło, no to oczywiście musiał być ktoś, kto by na tym, w tych przedsiębiorstwach mógł obsługiwać jakieś skomplikowane maszyny, czyli innymi słowy trzeba było mieć po prostu pieniądze. Skąd Związek Sowiecki miał te pieniądze uzyskać? Otóż w zasadzie tym głównym albo bardzo istotnym źródłem pozyskiwania funduszy był eksport zboża. W tamtym momencie Rosjanie czy rząd sowiecki nie eksportował ani ropy, ani broni, więc zboże było tym głównym produktem eksportowym. Więc nie tylko, oczywiście zgadzam się z tym, że kolektywizacja miała wymiar ideologiczny, bo to chodziło po prostu o zlikwidowanie tego elementu kapitalistycznego na wsi, jak to bardzo często podkreślano, ale także miała wymiar praktyczny. Otóż bolszewicy zakładali, że z jednego dużego gospodarstwa, tak obrazowo mówiąc, zboże zbierze się sprawniej i łatwiej, aniżeli z wielu małych, rozdrobnionych gospodarstw. I tak na dobrą sprawę mieli ku temu powody, dlatego że w latach na przykład 27, później 28, 29 pojawiały się bez przerwy problemy ze skupem zboża. Te problemy wynikały po prostu z tego, że bolszewicy oferowali bardzo małe ceny w swoich państwowych skupach za zboże. Czyli na przykład w 27 roku było to 7 rubli, na rynku wolnym można było sprzedać zboże za 10 rubli za kwintal zboże, czyli pszenicę mam tutaj na myśli. Dwa lata później, czyli na przełomie 29 i 30 roku, cena w państwowych skupach wynosiła 8 rubli, czyli 1 rubel poszła w górę w ciągu dwóch lat, natomiast na wolnym rynku ponad 36 rubli można było uzyskać za kwintal zboża, więc już w latach, już w roku 28 należało, bolszewicy musieli uciekać się do przymusowych konfiskat zboża. No i w 29 roku, przypominam, jest to w końcu 29 roku, jest to moment, kiedy Stalin pokonuje swoich ostatnich realnych przeciwników w łonie partii komunistycznej, rozpoczyna się właśnie ta na masową skalę zakrojona walka z chłopstwem. Takim symbolicznym początkiem tej walki stał się artykuł Stalina, który opublikował w 12. rocznicę przewrotu bolszewickiego w gazecie Prawda, i ten artykuł nazwał Rok Wielkiego Przełomu.
Oczywiście w tym artykule napisał, że niebawem w tych kołchozach chłopstwo osiągnie olbrzymi dobrobyt i ten rok stanie się gigantycznym przełomem. Czyli po prostu widział w tej kooptywizacji, ogłaszał tak oczywiście, że ta kooptywizacja doprowadzi oczywiście do zlikwidowania tej biedy, która jeszcze tam na wsi gdzieś tam według Stalina istniała i doprowadzi właśnie do olbrzymiego rozwoju. Stąd 3 dni później to, co powiedział Stalin, znalazło się w postanowieniu Biura Politycznego KC, więc od tego momentu rozpoczęła się ta masowa kooptywizacja. Proszę Państwa, ona bardzo szybko, można powiedzieć, osiągnęła zawrotne wyniki, bo jeżeli na przykład tutaj posługuję się przykładem Ukrainy, którą się zajmowałem, znaczy tym tematem się zajmowałem wiele lat temu, przygotowując rozprawę doktorską. Otóż na jesieni 29 roku, czyli w przededniu rozpoczęcia tej masowej kooptywizacji, zaledwie 8% gospodarstw należało do kołchozów. Zresztą to była bardzo luźna forma kołchozów wtedy. Znaczy to były tak zwane COZY głównie. Natomiast już w końcu lutego, znaczy na przełomie lutego i marca 1930 roku, w kołchozach znalazło się aż 64% chłopów. Biorąc pod uwagę skalę, jak i tempo, no to nie możemy tutaj mówić o jakiejkolwiek dobrowolności, bo formalnie kołchozy miały być dobrowolnym zrzeszeniem się chłopów. Czyli oczywiście była to jedna duża fikcja, nie pierwsza, nie ostatnia w systemie sowieckim. Chłopów zaganiano siłą, chłopi byli bardzo często, to wynika z dokumentów zarówno sowieckich, ale nie tylko, choćby na przykład dokumentów Polskiej Służby Zagranicznej, chłopi byli na siłę zapędzani do tych kołchozów, dochodziło do gwałtów, do znęcania się, do morderstw, do zastraszania powszechnego. Oczywiście te głosowania w sprawie powołania kołchozów były też całkowitą fikcją. Jak przyjeżdżał aktywista jakiś tam sowiecki, no to zawsze stawiał, zawsze kończył, czy bardzo często kończył swoje przemówienie po tym, jak naświetlił te plany sowieckie odnośnie do stworzenia kołchozów. Mówił mniej więcej tak: kto jest przeciwko kołchozom, głosujemy, towarzysze, przeciwko władzy sowieckiej. Więc wiadomo, że nikt tej ręki nie podnosił, więc w ten sposób uznawano, że chłopi zgadzają się na kooptywizację. Oczywiście jaka była reakcja chłopów? Chłopi w pierwszym okresie bardzo, nie dość, że niechętnie, to jeszcze dosyć agresywnie podchodzili do tych planów bolszewickich. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to w tamtym okresie doszło, GPU ukraińskie zarejestrowało 4,5 tysiąca wystąpień zbrojnych chłopów przeciwko właśnie władzy sowieckiej na gruncie wprowadzania tych reform zmierzających ku kooptywizacji, z czego ponad 650 osób zostało rozstrzelanych, ponad 3,5 tysiąca osób zostało zesłanych do łagrów, ale oprócz wystąpień zbrojnych było masa różnego rodzaju innych form sprzeciwu, czyli na przykład podpalania swoich własnych gospodarstw, podpalania gospodarstw kołchozowych. Następuje masowy proceder uboju bydła, także uboju koni. Chłopi kierowali się prostą logiką: skoro bolszewicy mają zabrać zwierzęta do kołchozu, gdzie zostaną rozkradzione albo po prostu padną tam z głodu, co było przecież notoryczną praktyką, no to zakładali, że lepiej dokonać uboju własnego zwierzęcia, schować to mięso na trudne czasy. Ten proceder był tak bardzo szeroki, że w 30 roku bolszewicy wprowadzili zakaz uboju zwierząt, zarówno tych gospodarczych, jak i później roboczych. Za ubój zwierzęcia groziła kara do 2 lat więzienia, a jak to podkreślano, za złośliwy ubój zwierzęcia również można było narazić się na karę konfiskaty całego mienia. W związku z tym, takim oporem chłopskim, który przejawiał się nie tylko na Ukrainie, ale także w innych miejscach Związku Sowieckiego, bolszewicy znowuż zastosowali znaną taktykę
o której tutaj właśnie mój przedmówca, profesor Rotiński, powiedział, że należało się po prostu wycofać taktycznie na jakiś czas. I tą taktykę zreferował Stalin w swoim słynnym artykule, który znowu ukazał się w Prawdzie, czy w gazecie Prawda 2 marca 1930 roku. Tytuł był bardzo symptomatyczny: Zawrót głowy od sukcesów. Otóż w tym artykule Stalin podkreślił, że oczywiście droga kołchozów i droga mająca na celu skultywizowanie gospodarstw rolnych jest jak najbardziej słuszna. Natomiast niektórzy towarzysze, którzy w praktyce realizowali te cele, tak bardzo się zachwycili tą drogą, tą koncepcją, że doznali zawrotu głowy od tych sukcesów. I ten zawrót głowy doprowadził do tego, że po prostu pozapominali o takich podstawowych rzeczach, jak na przykład to, że należy tworzyć kołchozy nie na zasadzie przymusu, tylko dobrowolności. Czyli znowu Stalin tutaj zastosował taką słynną, że nie słynną, tylko taką typową drogę, jeszcze stosowaną przez rządy carskie, sprowadzającą się do stwierdzenia, że jest dobry car, no i źli bojarze. Czyli generalnie całą winę na te, jak to podkreślano, wypaczenia linii partyjnej rzucił na lokalnych aktywistów. Więc to oni byli winni właśnie zastraszania, to oni byli winni tego mordowania. Natomiast oczywiście nie wspominało się o tych instrukcjach, które szły z góry, które wymagały po prostu odpowiedniego procenta kolektywizacji, jak to, czy rozkułaczania chłopów, bo rozkułaczanie było nieodłącznym elementem kolektywizacji oczywiście. Podobnie za Stalinem lokalni towarzysze to samo właśnie powtarzali. Na Ukrainie Kosior mniej więcej podobnie wystąpił na posiedzeniu Komitetu Centralnego i mniej więcej te same tezy powtarzał. Proszę Państwa, ale po tym artykule pojawiło się oczywiście odpowiednie rozporządzenia władz partyjnych oraz rządowych. Więc ta kolektywizacja rzeczywiście na jakiś czas została wstrzymana. I na przykład na Ukrainie, tak jak powiedziałem, gdzie było na początku marca 64% gospodarstw w kołchozach, no to w kilka miesięcy później, na jesieni, było już mniej niż 30%. Ale bolszewicy oczywiście nie zrezygnowali z swojego sztandarowego celu kolektywizacji, tylko że po prostu zaczęli realizować go innymi sposobami, czyli nie na zasadzie głównie przymusu i represji i zastraszania chłopów, tylko postanowili uderzyć z drugiej strony, czyli przymus fizyczny zastąpiono przymusem ekonomicznym. Na czym to polegało? To zakładano, że stworzymy takie warunki tym chłopom, że chłopi sami będą błagali o wstąpienie do kołchozu. Na przykład już miesiąc po tym słynnym artykule Stalina pojawiła się decyzja KC oraz Centralnego Komitetu Wykonawczego partii, która przewidywała zwolnienia z opodatkowania dla chłopów, którzy wstępowali do kołchozów. To było na zwierzęta, które znajdowały się w gospodarstwie chłopów, a także na przykład z innych podatków, jak na przykład było taki podatek samoobłażenie, czyli samoopodatkowanie. Znowuż przykład komunistycznej propagandy. Formalnie chłopi sami się opodatkowywali, w praktyce nie mieli prawa oczywiście nie płacić tego podatku, który był teoretycznie dobrowolny. I nie dość, że właśnie wprowadzono różne zachęty w postaci właśnie zwolnienia z podatkowania, to jeszcze każdy chłop, na którego nakładano karę, chłop indywidualny oczywiście, był zwolniony z tej kary w momencie zapisywania się do kołchozu. A jeżeli chodzi o gospodarstwa kułackie, no to opodatkowanie było tak absurdalne, że czasami po prostu te podatki były dwukrotnie wyższe, aniżeli dochód, który wykazywało takie gospodarstwo. Więc wiadomo było, że takie gospodarstwo prędzej czy później będzie podlegało po prostu rozkułaczeniu. Więc Szanowni Państwo, już w niecały rok później ten procent kolektywizacji stał się mniej więcej taki sam, jak to było na początku marca 1930 roku. Bolszewicy oficjalnie ogłosili zakończenie kolektywizacji w regionach zbożowych 2 sierpnia 1931 roku. Wtedy akurat ten procent wynosił 68-70.
Oczywiście to nie oznaczało, że kooptywizacja dalej nie trwała, ale generalnie wtedy otrąbiono wielki sukces, że kooptywizacja została zakończona. Szanowni Państwo, kooptywizacja była preludium, kooptywizacja była sama w sobie oczywiście straszną rzeczą, dlatego że doprowadziła do olbrzymiej ruiny chłopskiej, doprowadziła do olbrzymiego chaosu. Kolektywy były całkowicie na początku fikcyjnie tworzone, później, prosta zasada, z niewolnika nie ma robotnika, de facto do tego sprowadzała się kooptywizacja, czyli do wprowadzenia ponownego pańszczyzny. Chłopi nawet bardzo często właśnie o tym wspominali, że zamiast pana pojawił się czerwony pan, czyli kołchoz. Też zadała olbrzymich, powiedziałbym, strat takich moralnych. Otóż chłopu zabrano ziemię i przekształcono go w kołchoźnika, którego status praktycznie niewiele różnił się od chłopa pańszczyznianego. Ale tak czy inaczej, kolektywizacja była preludium do tego, co miało jeszcze nadejść, o wiele gorszego, z czym mieli do czynienia chłopi na terenie Związku Sowieckiego, a mianowicie w latach 1932-1933 doszło do przeraźliwego, straszliwego głodu. On jest określany bardzo często właśnie z ukraińskiego jako Hołodomor, czyli Hołodomor, Hołod i Mor. To jest zbitka dwóch wyrazów, oznacza morzyć głodem. Bezpośrednią przyczyną głodu, oczywiście trzeba pamiętać cały czas o tej ruinie, która była zadana chłopom w postaci kooptywizacji, natomiast ona jeszcze, ta kooptywizacja nie musiała oznaczać tego potwornego głodu, który miał miejsce głównie na Ukrainie, ale także na przykład na Północnym Kaukazie. Otóż tą, powiedziałbym, bezpośrednią główną przyczyną głodu były bardzo wysokie kontyngenty nakładane na tą zrujnowaną kooptywizacją wieś, a także bezwzględne ich egzekwowanie. A także kary, które, czy środki karne nakładane przez reżim sowiecki. Tych kar było bardzo dużo. No i trzeba też jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. Kiedy Sowieci realizowali kontyngenty, był bardzo wysoki wskaźnik strat w zbożu, od 30 do 40%. To były oficjalne dane sowieckie, czyli ponad jedna trzecia zboża po tym, jak zostało zebrane, zgniła albo została rozkradziona, a kontyngenty trzeba było realizować. To był nadrzędny cel reżimu sowieckiego. I tutaj tylko tak króciutko wspomnę o jednym akcie prawnym, który doprowadził do tego, jak to podkreślił wybitny ukraiński badacz profesor Stanisław Kolczycki, do tego, że głód przekształcił się w wielki głód. I były to decyzje z 18 listopada 1932 roku, podjęte przez ukraińskie politbiuro, które podjęło je na wniosek Mołotowa i przy udziale Mołotowa. Wtedy Mołotow został specjalnie wysłany przez Stalina na Ukrainę, do Charkowa. Charków, przypomnę, był wtedy stolicą Ukrainy i pod jego wpływem zostały podjęte te decyzje. Jakie to były decyzje? Otóż przede wszystkim nakazywano kołchozom, które nie wywiązywały się z planów dostaw zbożowych, wywieźć całe zboże, to znaczy dostarczyć całe zboże w ramach tych kontyngentów, a zboże to było przeznaczone na zasiewy przyszłoroczne, na opłatę pracowników, czyli członków kołchozów, na jakieś, na furaż, na karmę dla zwierząt, także na opłacenia usług zewnętrznych, na przykład usług traktorzystów, którzy pracowali na polach kołchozowych. Wszystko to miało być wywiezione, natomiast co będzie dalej, to nikogo nie obchodziło, więc przede wszystkim należało wywiązać się z kontyngentu. I inna decyzja, która wtedy zapadła, to była decyzja o nakładaniu na gospodarstwa, które nie wywiązywały się z kontyngentów, kar alternatywnych, czyli na przykład tam była mowa o karze w postaci 15-krotnej miesięcznej normy dostaw mięsa.
ale jak pokazały, jak pokazują bardzo liczne sowieckie dokumenty, bolszewicy aktywiści, te brygady aktywistów, które chodziły i szukały tego zboża, zabierały praktycznie całą żywność, więc ewidentnie miało to charakter po prostu karania tych ludzi za to, że nie są w stanie dostarczać zboża, dlatego że dla reżimu sowieckiego ci ludzie byli wrogami, którzy ukrywają to zboże, żeby państwu sowieckiemu nie dostarczyć. Czasami były takie kuriozalne wręcz dokumenty, bo można je znaleźć w archiwach, gdzie jest napisane, że kułat jest tak przebiegły, że aż będzie się głodził, nawet umrze z głodu, a państwu sowieckiemu zboża nie da. Więc należało to zboże przede wszystkim szukać i dostarczyć do państwowych punktów skupu. Proszę Państwa, ile mam jeszcze czasu? Już kończyć? Czy jeszcze, bo już tutaj nie popatrzyłem na zegarek, kiedy zacząłem. No, myślę, że jeszcze za 2-3 minuty można. Okej, dobrze. Więc Szanowni Państwo, podczas głodu według najnowszych badań zmarło około 3,5 miliona ludzi. Zmarło, również musimy też pamiętać, coraz chyba częściej się o tym przypomina, ale zawsze trzeba o tym przypominać, również polscy chłopi są ofiarą tego zbrodniczego głodu. Oczywiście oni nie umierali według tutaj narodowości, umierali dlatego, że po prostu mieszkali na tych terenach, głównie w obwodach winnickim, kijowskim, czyli na tych dawnych terenach I Rzeczpospolitej. Według takich bardzo wstępnych i nieprecyzyjnych, podkreślam, szacunków, zmarło około 20 tysięcy Polaków, którzy mieszkali na tamtych terenach. Proszę Państwa, bolszewicy, oczywiście Wielki Głód był największą zbrodnią bolszewicką dokonaną na chłopach. Zbrodnią, która, tak jak już powiedziałem, pochłonęła kilka milionów istnień ludzkich w ciągu kilku miesięcy, bo to masowe umieranie zaczęło się na przełomie 1932 i 1933 roku, natomiast to apogeum przypadało na wiosnę. Dlaczego na wiosnę? No, dlatego, że chłopi zjedli wszelkie możliwe rzeczy, które nadawały się albo się nie nadawały do jedzenia, a wiosna jeszcze nie, a na wiosnę nie pojawiły się nowe produkty. I pamiętam tutaj taki jeden cytat osoby, która przeżyła głód, po wielu latach napisał o tym w swoich wspomnieniach, które zostały opublikowane. Ten człowiek napisał, że wiosna nie pachniała kwiatami. Wiosna 1933 roku pachniała mdłym, trupim smrodem rozkładających się niepochowanych z głodu ludzi. Proszę Państwa, po Wielkim Głodzie oczywiście nie zakończyły się represje sowieckie w stosunku do wsi. Już tak króciutko już to podsumowuję. One oczywiście nie miały już takiego masowego charakteru. Na początku były to represje skierowane przeciwko określonym grupom narodowościowym, a także ludziom niepewnym, czyli na przykład w latach 1935-1936 mają miejsce deportacje. Najbardziej znana z naszej perspektywy to jest deportacja do Kazachstanu, kiedy to deportowano 15 tysięcy rodzin, z czego 11,5 tysiąca były to rodziny polskie, ale także deportacje do Kazachstanu były poprzedzone innymi deportacjami. I tutaj tych fal co najmniej było 4 w latach 1935-1936, gdzie wywożono Polaków, Niemców, ale także niepewnych Ukraińców i przedstawicieli innych narodów właśnie na te tereny, bardzo często, które wyludniły się podczas Wielkiego Głodu. No i ostatnia rzecz, na której skończę. Musimy pamiętać, że także o operacji kułackiej realizowanej w latach 1937-1938 podczas Wielkiego Terroru, operacja 00447 od numeru tego rozkazu podpisanego przez Jeżowa. Podczas to była najbardziej krwawa pod względem liczby represjonowanych i wymordowanych ludzi. W całym Związku Sowieckim represjonowano ponad 770 tysięcy osób, natomiast ponad 386 tysięcy ludzi zostało rozstrzelanych. Oczywiście nie wszyscy byli kułakami w tej grupie. Także represjonowano
osoby, jak to podkreślano, z dawnego systemu, które nie zostały wcześniej jeszcze represjonowane, czy na przykład pospolitych przestępców, ale było to takie, powiedziałbym, dobijanie tych tak zwanych kułaków. Zresztą bardzo często właśnie wymordowano tych ludzi, którym udało się powrócić po kolektywizacji, czyli na przykład ci, którzy byli deportowani na Sybir albo do Kazachstanu, wracali w roku 35, 36 już i oni zostali później drugi raz w ramach tej operacji wymordowani. Więc od 29 roku ta polityka sowiecka jest zaznaczona bardzo licznymi zbrodniami na ludności wiejskiej. Bardzo dziękuję i przepraszam za delikatne przedłużenie. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Proszę państwa, wedle sygnałów, jakie posiadam, możemy jeszcze chwilę podyskutować. Już widzę zgłaszających się uczestników naszej konferencji. Ewentualnie przedłużymy nieco cały panel do 12:40, chyba nic się nie stanie. Jako pierwszy pan profesor Dariusz Jarosz się zgłosił. Proszę. Dziękuję bardzo. Ja mam następujące pytania, ponieważ możemy powiedzieć coś takiego, że metody kolektywizacji, które były stosowane w Związku Sowieckim, były mniej więcej podobne wszędzie, we wszystkich rejonach Związku Sowieckiego. Że największa, czy pan się zgodzi z tą opinią, że największy opór wobec kolektywizacji miał miejsce w tak zwanej marcowej gorączce 30 roku. Mnie interesuje coś następującego. Czy ta sztanca systemowa, jeżeli chodzi o realizację kolektywizacji, zderzyła się z pewną specyfiką kulturową, kulturowo-narodowościową. Według mnie, wydaje mi się, ale to pan wie lepiej, chciałbym właśnie usłyszeć ten temat, wydaje się, że kolektywizacja ze względu na ten czynnik cywilizacyjno-kulturowy inaczej przebiegała na Ukrainie, inaczej na przykład tam, gdzie mieszkali Kozacy. Czy dysponuje pan jakąś wiedzą, która by pokazywała właśnie specyfikę narodowościową, cywilizacyjną, kulturową przebiegu kolektywizacji w tych różnych regionach Związku Sowieckiego? No i kolejne pytanie, które mnie pasjonuje od pewnego czasu, to znaczy pytanie następujące, czy opór przeciwko kolektywizacji miał swoją płeć w Związku Sowieckim? Czyli problem babich buntów, na ile one były szerokie, na ile one były pewnym sposobem organizowania buntu przeciwko kolektywizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W miarę krótką odpowiedź. Tak. Wydaje mi się, jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, no tutaj fakty są takie, że rzeczywiście ma pan tutaj, wydaje mi się, pan profesor rację, dlatego że opór przeciwko kolektywizacji na tych terenach, na przykład ukraińskich czy na Kubaniu, był o wiele większy. Nawet kiedyś spotkałem się z takimi informacjami, że nawet trzeba było broni ciężkiej używać do spacyfikowania buntów, które miały miejsce na Ukrainie. Wynikało to po części takie, jak chyba profesor Litwiński właśnie tutaj mówił, z pewnej takiej tradycji, gdzie na przykład na terenach tradycyjnej Rosji była ta szersza tradycja tych obścin, czyli wspólna praca na roli była jakoś można powiedzieć niezbyt obca tym ludziom, natomiast na Ukrainie jednak był to ewidentny, znaczy chłopi traktowali to jako ewidentny zamach na ich wolność i na przywrócenie, to co powiedziałem, pańszczyzny, stąd ziemia, która była dla nich najbardziej, no, bardzo istotna albo najbardziej istotna, starali się bronić za wszelką cenę. Bolszewicy natomiast byli, powiedziałbym, skuteczni, dlatego że głód, który został wywołany sztucznie w latach 1932-1933, w zasadzie wybił jakiekolwiek mrzonki o powstaniach i jakiekolwiek, nie wiem, myśli skierowane przeciwko
przeciwko władzy sowieckiej. Ja tutaj posłużę się cytatem, którego użył wicekonsul Rzeczypospolitej w Kijowie Piotr Kurnicki. Nawet jeden z swoich artykułów zatytułowałem, korzystając z jego tutaj słów, dobrze jest wtedy, kiedy nie jest źle. I on właśnie pisząc raport na temat stosunku społeczeństwa do reżimu sowieckiego, do kolektywizacji, do kołchozów, właśnie w ten sposób go określił. Czyli chłopi są zadowoleni z tego, że nie umierają z głodu, dlatego że są przekonani, że w każdej chwili bolszewicy mogą zastosować tą okrutną karę, ten okrutny mechanizm prowadzący do głodu, więc właśnie zachowują się w ten sposób. Dobrze jest wtedy, kiedy nie jest źle i na tym polegała ich reakcja. Natomiast jeżeli chodzi o babie bunty, one rzeczywiście były. One były, powiedziałbym, no tutaj nie potrafię tutaj liczby konkretnych przedstawić. Wiem na pewno, że one odbywały się bardzo często. To było na takiej zasadzie, że bardzo często nawet chłopi przebierali się za kobiety, dlatego że zakładano, że po prostu te represje będą przeciwko kobietom będą o wiele łagodniejsze. No i czasami mieli rację, czasami tej racji oczywiście nie mieli, dlatego że bolszewicy bardzo ukrutnie tutaj rozprawiali się z wszelkimi formami. Natomiast oczywiście bardzo często to było na takiej, to były takie spontaniczne, można powiedzieć, bunty, wynikające z tego, że po prostu mężów zabrali w ramach właśnie jakichś tam akcji, czy rozkołaczania, czy podczas jakichś tam innych akcji represyjnych. Natomiast, no, tak jak mówię, na pewno one się zdarzały w różnych regionach Związku Sowieckiego, bardzo często na Ukrainie, natomiast no, w tej chwili, tak jak mówię, trudno mi tutaj powiedzieć o tak w procentach określić jakąś skalę. Dziękuję. Pan profesor Bruski teraz. Proszę pamiętać, że pan profesor za chwilę będzie musiał sam dłużej mówić. Też. Ja tylko dosłownie dwie uwagi i jeden komentarz jeszcze do pytania pana profesora Jarosza. No oczywiście, że tutaj odgrywały rolę czynniki kulturowe, ale też trzeba pamiętać o tym, że na przykład w wypadku Ukrainy no akcji towarzyszyła reakcja, ona była odpowiedzią na tą akcję. Ukraina była wyznaczona terenem całkowitej kolektywizacji, ten nacisk kolektywizacyjny był silniejszy, więc i reakcja była silniejsza, o tym trzeba pamiętać. Natomiast chciałem bardzo podziękować za te dwa referaty, bo nie chcę się odnieść tylko do referatu pana profesora Kuśnierza, ale też profesora Litwińskiego. Tutaj jest taka jedna rzecz ogólna, która się narzuca, która nam wyszła parę razy, o której warto pamiętać. Niewątpliwie w całym dwudziestoleciu, na razie do tego okresu się ograniczamy, ta polityka bolszewików wobec wsi była, no obrazowała w ogóle, była jakąś taką, pokazywała jak w soczewce tę bardzo dużą elastyczność polityki bolszewików w ogóle. Oczywiście elastyczność w sprawach taktycznych, a więc gotowość do wycofania się ze względów taktycznych, do ogłoszenia tego, co Lenin nazywał pieredyszką, jeżeli to tylko jest potrzebne, a potem powrotu, prawda? To nie tylko jest NEP jako taki, to nie tylko jest ten odwrót marcowy z 1930 roku i zawrót głowy od sukcesów, ale to są takie różne mniejsze pieredyszki, które następują chociażby w tych pierwszych latach 30., kiedy właśnie władza naciska, powiększa obszar skolektywizowany, odpuszcza, prawda? Wprowadza pewne elementy zachęty, handel kołchozowy i tak dalej. To jest ciągły taki kontredans. Powstaje linia, która bardziej przypomina zygzak niż jakąś konsekwentną linię, ale zygzak taktyczny, dlatego że jak spojrzymy na bardziej całościowo na tę linię, to ona prowadzi w konsekwentnym kierunku. Natomiast ten zygzak taktyczny sprawia oczywiście bardzo dużo kłopotów obserwatorom, którzy na bieżąco starali się komentować politykę sowiecką i to prowadziło do wielu błędnych interpretacji. Podobnie zresztą było, powiedzmy od razu, z sowiecką polityką zagraniczną, prawda, która w zakresie pewnych pryncypiów była konstans, natomiast dopuszczała niezwykle
dużą dowolność taktyczną, zmianę sojuszników, zmianę kursu, prawda, bieżącego. To tylko tyle takiej krótkiej refleksji. Dziękujemy. Nie wiem, czy jeszcze jakaś riposta z drugiej strony, bo jeśli nie, to od razu oddajemy głos profesorowi Bruskiemu, przechodząc do nowego wątku, w zasadzie ostatniego dzisiaj, którym jeszcze również pan doktor Maj będzie swego rodzaju koreferentem. Natomiast krótko mówiąc, chciałem zadać tu pytanie w imieniu wszystkich uczestników oczywiście konferencji, co wiedziano w Polsce o tej sytuacji w Związku Sowieckim, jakie były oceny, przewidywania, czy też, no i bardzo istotne, to już w sumie padało troszeczkę na początku w wystąpieniu profesora Kornata i w pytaniu do niego, właśnie na ile to ewentualnie docierało do chłopów w Polsce, mówimy o chłopach polskich, ale też chociażby o chłopach ukraińskich może nawet przede wszystkim. Prosimy. Jasne. Proszę Państwa, no, zacznę od takiej dosyć oczywistej konstatacji, że rozwój sytuacji wewnętrznej w ZSRR, a zwłaszcza w tym okresie, który nas tutaj szczególnie interesuje, czyli tak 29-33, on się cały czas znajdował w centrum zainteresowania i to tak szeroko rozumianej polskiej opinii publicznej, jak i czynników oficjalnych w Warszawie. I jako taką najistotniejszą z przemian, które się dokonały na przełomie lat 20. i 30., no niewątpliwie oceniano kolektywizację rolnictwa. Krakowski sowietolog, znawca prawa międzynarodowego, profesor Maciej Starzewski oceniał z perspektywy kilku lat w roku 34, co następuje, pisał w swojej pracy. Stalin dokonał prawdziwej trzeciej rewolucji, rozmiarami swymi przerastającej dwie poprzednie. Rewolucja marcowa zmiotła carat i jego organizację. Październikowa rozbiła milionową warstwę wyższych klas. Stalinowska uderzyła w dziesiątki milionów chłopów, przewracając do dna istniejący na prywatnym gospodarstwie oparty ustrój agrarny. Ten przełomowy charakter zmian oczywiście nie był od początku ewidentny, ale wydaje się, że polski odbiorca otrzymywał na bieżąco sporo danych, które pozwalały sobie wyrobić dosyć obiektywną opinię o sytuacji wsi w Związku Sowieckim. Na łamach polskiej prasy od jesieni 29 roku regularnie ukazywały się materiały, które informowały o decyzjach władz sowieckich, tych, które rozpoczęły kolektywizację i później o sposobie bardzo drastycznym wprowadzania tych decyzji w życie. Oczywiście, proszę Państwa, to były teksty o bardzo różnym poziomie, poziomie merytorycznym, o różnym stopniu wiarygodności, od takich mniej lub bardziej sensacyjnych doniesień w popularnej prasie codziennej, po subtelne analizy w fachowych periodykach. Trzeba tutaj pamiętać, że żaden z polskich tytułów nie dysponował aż do roku 32, bo wtedy pojawił się dziennikarz Gazety Polskiej, stale akredytowany w Moskwie, Jan Otmar Berson, więc nie dysponował własnym korespondentem w ZSRR. Natomiast wykorzystywano obszernie publikacje prasy zagranicznej i trzeba to wyraźnie podkreślić, też wydawnictwa sowieckie, które w tym okresie, pomimo ograniczeń cenzuralnych, zawierały jednak sporo cennych wiadomości. Dodatkowym źródłem informacji, o którym trzeba tutaj pamiętać, były docierające jeszcze wówczas do Polski z ZSRR listy osób prywatnych, a poza tym relacje dosyć licznej grupy takich chłopskich uchodźców, którym udawało się nielegalnie przekroczyć granicę. I wydaje mi się, jeżeli mówimy tutaj o odbiorze chłopskim, to właśnie świadectwa tej ostatniej grupy tych uciekinierów prawdopodobnie najsilniej oddziaływały na postawę stykającej się z uciekinierami ludności chłopskiej, i to zarówno polskiej, ale przede wszystkim, bo przecież przekraczano granicę na tym odcinku ukraińskim, białoruskim, a więc ludności ukraińskiej i białoruskiej. Proszę Państwa, w publikacjach, które pojawiały się na łamach prasy, możemy znaleźć szereg danych na temat bezwzględnego pacyfikowania wsi sowieckiej,
ale też z drugiej strony o tym oporze, który ta pacyfikacja rodziła. Oporze, który ujawniał się często w formie żywiołowych buntów, nawet jakichś lokalnych powstań. I to zjawisko oporu skłaniało początkowo część polskich obserwatorów do formułowania, jak się wydaje, zbyt optymistycznych prognoz co do rychłego załamania się systemu sowieckiego. Tu jest bardzo symptomatyczne, że prym wiodła tutaj w takich ocenach prasa ruchu ludowego, która przekonywała swoich chłopskich czytelników, że próba podporządkowania sobie wsi zakończy się klęską bolszewików. Pozwolę sobie na taki krótki cytat, ale bardzo typowy. Osłaby drewniany próg chłopskiej chaty, rozbiła się niejedna już rewolucja i rosyjska również skręci sobie kark. Tak w kwietniu 30 roku pisała Gazeta Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. No ale oczywiście od podobnych ocen musiano wkrótce odstąpić i w sumie teksty ukazujące się w roku 31, a zwłaszcza już później w 32, konstatowały generalny sukces bezwzględnych działań bolszewików, chociaż zawsze podkreślano, że to odbyło się, okupione zostało olbrzymimi kosztami i że ten sukces jest bardzo wątpliwy pod względem ekonomicznym. Natomiast jedna ocena tutaj właściwie pojawiała się jako refren, taką podstawową konsekwencję przemian, które dokonały się w ZSRR, widziano w faktycznym zaprowadzeniu na nowo systemu pańszczyźnianego na wsi sowieckiej, mówiono o powtórnej pańszczyźnie. Zresztą nawiązywano być może nieświadomie do tego, jak chłopi sowieccy rozszyfrowywali skrót WKPB w tym czasie, w Taryje Krypestnoje Prawa, prawda? Druga pańszczyzna. Proszę Państwa, doświadczenia tej pierwszej pięciolatki stały się na terenie ziem polskich bardzo szybko przedmiotem pogłębionej analizy o charakterze naukowym i o tym już pan profesor Kornat mówił, myślę, że pan doktor Maj też pewnie będzie o tym wspominał. Więc ja pominę tutaj te uwagi, tylko przypomnę, że no na pewno na czoło wysuwały się analizy wychodzące z Wileńskiego Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej. Padały tutaj nazwiska Świaniewicza, Staniewicza, ale też silny ośrodek krakowski, wspomniany przeze mnie Maciej Starzewski, czy wreszcie wybitny ekonomista Adam Krzyżanowski, autor takiego głośnego artykułu Głód w państwie komunistów. Więcej chciałbym dzisiaj powiedzieć na temat tego, jaką wiedzą na temat przemian w ZSRR dysponowały polskie czynniki decyzyjne, polskie czynniki rządowe. I tutaj no nie ma wątpliwości, że one były dosyć dobrze i na bieżąco informowane. Głównym źródłem bardzo wiarygodnych danych dla władz w Warszawie były raporty, analizy poselstwa w Moskwie. W tym interesującym nas okresie kierowało nim kolejno dwóch wybitnych dyplomatów, dwóch zaufanych Piłsudczyków, najpierw Stanisław Patek, później Juliusz Łukasiewicz. Te doniesienia dotyczyły nie tylko sytuacji politycznej, ale i gospodarczej, dlatego że w poselstwie w Moskwie umiejscowione było też bardzo silnie obsadzone biuro radcy handlowego, które tym zagadnieniem się zajmowało. Poza tym bardzo dużą wartość do dzisiaj taką poznawczą zachowują raporty attaché wojskowego w Moskwie. W latach 1929-1933 był to najpierw major, a później podpułkownik Jan Kowalewski, a więc no, taka rzeczywiście wybitna postać oddziału drugiego sztabu głównego, bardzo bystry obserwator rzeczywistości sowieckiej. Poza tym istotna była działalność sprawozdawcza placówek w terenie, placówek konsularnych i placówek wywiadu, które działały pod tą przykrywką konsulatów. Na przełomie lat 20. i 30. na terenie ZSRR było 5 takich placówek, a więc to były konsulaty generalne w Charkowie, Mińsku, Tbilisi oraz konsulaty w Leningradzie i Kijowie. Proszę Państwa, jaki obraz nam się wyłania z tych doniesień, które napływały za wschodniej granicy? Przede wszystkim wydaje się, że polskie placówki informowały z dosyć dużym wyprzedzeniem o tym, że zbliża się ten kryzys.
Także już na początku roku 1928 na przykład poseł Patek donosił, że sytuacja władz sowieckich, które usiłują sobie zapewnić bezskutecznie stałe dostawy zboża, profesor Kuśnierz tłumaczył, dlaczego były to wysiłki bezskuteczne. Więc ta sytuacja się komplikuje. Pisał o circulus vitiosus, czyli o błędnym kole, które się coraz bardziej zacieśnia. Pisał dalej, cytuję, sprawy chlebozagotowki, czyli dostaw, stoją coraz gorzej. Legalne środki przeciw włościanom stosowane nie przynoszą pożądanych rezultatów. I w ostatnich czasach władze rządowe wszędzie, gdzie mogą, zdobywają od włościan zboże podstępem, a niekiedy siłą. W efekcie spodziewano się, że musi dojść w niedługim czasie do takiej otwartej konfrontacji pomiędzy bolszewikami a wsią. I tutaj wyraźnie nie żywiono żadnych złudzeń co do możliwej liberalizacji kursu, chociaż takie złudzenia, zwłaszcza na Zachodzie, były obecne. O tym przekonywały różne prywatne wynurzenia dygnitarzy sowieckich. Dla przykładu w kwietniu 1928 roku wysoki urzędnik Komisariatu Ludowego Spraw Zagranicznych przekonywał polskiego dyplomatę, co następuje. Rządy kapitalistyczne wzmogły swoje pretensje, wychodząc z fałszywych przesłanek, że po zgnieceniu opozycji Stalin i inne miarodajne jednostki sowieckie rozpoczną ewolucję na prawo, otwierając drogę do nowego NEP-u. Wobec tego należy stwierdzić, że program rządowy przewiduje dalszą ewolucję, ale na lewo. Jednoznacznie stwierdzał, że przywódcy sowieccy traktują NEP jako okres miniony i zakończony. Takiego wprost użył określenia. W tej sytuacji, proszę Państwa, dla polskich dyplomatów nie były niespodzianką informacje o kolejnych decyzjach, które oznaczały taki zwrot w polityce społeczno-ekonomicznej Sowietów, w szczególności zapowiedziany przez Stalina kurs na przyspieszoną kolektywizację. Zarówno ten programowy artykuł sekretarza generalnego sprawdy, jak i późniejsze rozporządzenia stały się przedmiotem skrupulatnej analizy. Uważniej jednak jeszcze przyglądano się stronie praktycznej całej sprawy, z akcji rozkłaczania, przymusowej kolektywizacji. W polskich raportach bardzo dużo miejsca zajmowały zwłaszcza informacje o represjach, zwłaszcza o tych takich naprawdę nieludzkich warunkach, w jakich odbywały się deportacje rzekomych kułaków zsyłanych na północ Związku Sowieckiego, przypomnijmy, zsyłanych w ciężkich warunkach zimowych. I te deportacje oceniano wprost jako formę eksterminacji. Radca handlowy poselstwa w Moskwie pisał o masowym straceniu niepożądanych dla władzy sowieckiej elementów. Tak określał właśnie deportacje. Przy tym polscy obserwatorzy zauważali nie bez takiej gorzkiej ironii, że wbrew twierdzeniom bolszewików pojęcie kułak straciło właściwie zupełnie znaczenie, nie odpowiada w żaden sposób temu, co rozumiano przed rewolucją pod tym pojęciem i obejmuje chłopów w pojęciu zachodnioeuropejskim, raczej ubogich, niezamożnych. W polskich raportach mamy odnotowane skrupulatnie wszelkie przejawy chłopskiego sprzeciwu, opozycji, odbiernego oporu i sabotowania zarządzeń władz przez jakieś akty indywidualnego terroru, aż po organizowanie oddziałów powstańczych, które podejmowały walki z regularnymi siłami OGPU i z wojskiem. Przy czym trzeba powiedzieć, że doniesienia na ten temat spływały z całego terenu ZSRR, przede wszystkim jednak z nierosyjskich kresów, a więc mamy między innymi doniesienia z Republik Zakaukaskich, z Kazachstanu, z Turkestanu. Natomiast jeżeli chodzi o część europejską Związku Sowieckiego, to właściwie tutaj nie było wątpliwości już na przełomie 29 i 30 roku, że są takie dwa główne ogniska oporu. To jest Ukraina oraz północny Kaukaz, notabene też zamieszkiwany licznie przez etnicznych Ukraińców. Taką bardzo specyficzną formą sprzeciwu wobec kolektywizacji było głosowanie nogami. W związku z tym dyplomaci donosili obszernie o próbach organizowania legalnego wyjazdu z ZSRR całych grup etnicznych i grup wyznaniowych, Ormian, kolonistów szwedzkich i niemieckich, Greków, z Mennonitów z Syberii.
Jeszcze szerszy zasięg miał jednak ruch, który major Kowalewski nazwał ruchem dezerterskim, a więc ruch nielegalny. Kowalewski pisał w marcu 30 roku. Polska i Rumunia stały się ziemią obiecaną dla ludności nadgranicznej. Ruch ten wstrzymuje jeszcze zima i wzmocniona ochrona granicy ZSRR. Lecz na wiosnę miały przyjść nad polską granicę tysiące ludzi, Niemców, kolonistów, Polaków, Ukraińców i Rosjan. Nasze konsulaty pełne są petentów błagających o wyjazd do Polski. I trzeba powiedzieć, że w tym krótkim okresie z postawą Polski miejscowa ludność wiązała rzeczywiście spore nadzieje. W polskich placówkach wielokrotnie pojawiali się chłopscy delegaci, to dotyczyło przede wszystkim Ukrainy, z takim pytaniem, czy zostanie otwarta droga przez granicę, jak zareagują polskie władze, jeżeli jakaś grupa chłopów podejmie próbę przedarcia się przez granicę. Pojawiali się chłopi, którzy, było to bardzo symptomatyczne, skarżyli się na gwałty towarzyszące kolektywizacji i prosili polskich dyplomatów o interwencję u władz sowieckich. No, to pokazywało oczywiście skalę niezrozumienia całej sytuacji. Pojawiały się też dalej idące prośby, aczkolwiek jednostkowe. Na przykład w październiku 31 roku szef konsulatu generalnego w Charkowie odnotował wizytę delegatki wsi z okolic Winogródki, która rzekomo błagała na kolanach o przyjście Polaków w imieniu swojej wsi. Proszę Państwa, spora część krajowych publicystów przyjęła ten zwrot Stalina ogłoszony w marcu 30 roku za dobrą monetę, za prawdziwy odwrót od forsownej kolektywizacji. No ale tutaj pracownicy polskich placówek w Związku Sowieckim nie mieli jednak żadnych iluzji co do intencji kierownictwa sowieckiego. Trzeźwo oceniał tutaj te wypowiedzi sekretarza generalnego poseł Patek. No, znowu to, co mówiliśmy tutaj o taktyce. Patek pisał, nie należy tego uważać ani za zmianę zasady, ani za cofnięcie się od linii programu. Gdy ta konieczność minie, ustępstwo zostanie cofnięte, tak jak NEP, do chwili, aż nowe konieczności nie pociągną za sobą nowych ustępstw. No i życie, jak wiemy, miało potwierdzić taką ocenę. Tutaj może tak na marginesie warto wspomnieć, że władze w Warszawie nie tylko posiłkowały się doniesieniami placówek dyplomatycznych, ale też opiniami formułowanymi przez różne miarodajne postacie, które miały okazję odwiedzić Związek Sowiecki. Tu wspomnę o jednej z takich postaci. Był to wielokrotny minister skarbu, redaktor naczelny wpływowego czasopisma Polityka Narodów i publicysta Gazety Polskiej, Ignacy Matuszewski. On w 1931 roku przebywał przez jakiś czas w Moskwie i Leningradzie i owocem jego podróży stał się taki bardzo interesujący memoriał na temat sytuacji gospodarczej Związku Sowieckiego, przygotowany dla ministra spraw zagranicznych. Matuszewski tam bardzo polemizował z sformułowanymi przez część ekspertów opiniami o tym, że działania bolszewików mają charakter w gruncie rzeczy pragmatyczny, to znaczy według tych interpretacji bolszewicy mieli dążyć wprawdzie do w sposób bezwzględny, nie licząc się z kosztami, ale w sumie do racjonalnego celu w postaci modernizacji i dalszego rozwoju ekonomicznego państwa sowieckiego. Matuszewski natomiast oceniał to bardzo krytycznie. Stwierdzał, że w latach 20. doszło w Związku Sowieckim do wypracowania w gruncie rzeczy pewnej równowagi ekonomicznej, w której właśnie ten prywatny sektor rolny był równoważony z całkowicie upaństwowionym sektorem przemysłowym i w związku z tym pisał, że w takiej sytuacji próba kolektywizacji wsi może być podjęta, ewidentnie została podjęta tylko w celu zadośćuczynienia założeniom doktryny sowieckiej. I dodawał dalej bardzo ciekawą uwagę. Ta uwaga jest dla mnie osobiście o tyle cenna, iż jeżeli okaże się słuszna, to wówczas całość polityki sowieckiej, tutaj podkreślenie w oryginale, należałoby oceniać zawsze jako politykę przede wszystkim ortodoksów marksizmu, dla których wszystkie inne względy są jedynie tylko względami ubocznymi. To oczywiście była jedna z interpretacji, niekoniecznie wiodąca, ale ciekawe, że podobne zdanie mieli też niektórzy wybitni ówcześni polscy sowietolodzy, jak chociażby wspomniany przeze mnie Krzyżanowski, albo też taka grupa ekonomistów skupionych wokół pisma
Rosja sowiecka. Pismo to wydawał Stanisław Glas. W miarę zbliżania się do końca pierwszej pięciolatki wielu polskich krajowych komentatorów poddawało się urokowi tych takich reklamowanych szeroko inwestycji przemysłowych ZSRR, sztandarowych osiągnięć industrializacji, takich jak Dnieprostroi czy Zagłębie Uralsko-Kuźnieckie. I właśnie te sztandarowe osiągnięcia miały, jeżeli nie usprawiedliwiać, to w każdym razie racjonalizować w jakiejś mierze tę wcześniejszą brutalną rozprawę bolszewików z wsią. Podobnego spojrzenia nie podzielali jednak ani poważni krajowi badacze, ani polscy specjaliści, którzy obserwowali ten eksperyment sowiecki na miejscu. Większość z nich dostrzegała doktrynerski charakter założeń kolektywizacji i jej nieefektywność gospodarczą. Jesienią 1930 roku, już jesienią 1930 roku, podpułkownik Kowalewski, wówczas już podpułkownik, oceniał, że polityka rolna bolszewików, a więc represje wobec chłopstwa, a jednoczesną likwidacją wszelkich bodźców ekonomicznych, które mogły stymulować produkcję, musi prowadzić do kryzysu, musi prowadzić do pogrążenia się wsi w apatii i do zmniejszenia obszaru upraw. I te prognozy okazały się trafne. Latem 30 roku autor analizy, która została zamieszczona w biuletynie wschodnim MSZ, pisał już wyraźnie o kryzysie kolektywizacji, która chociaż została formalnie w znacznym stopniu przeprowadzona, to jednak w żaden sposób nie rozwiązała problemu zbożowego w Związku Sowieckim. Ten dokument podsumowywał w sposób miażdżący politykę stalinowskiego kierownictwa wobec wsi. I tu pozwolę sobie znowu na cytat. Reasumując, powiedzieć więc trzeba, że w wyniku dwuletniego istnienia kolektywizacji chłopi przestali całkiem interesować się nie tylko podniesieniem produkcji rolnej, ale nawet samą uprawą pól, gdyż i tak wszystko jest im zabierane, a w zamian za to nie otrzymują żadnych potrzebnych im towarów. Prywacje ich z jednej strony idą tak daleko, że w wielu wypadkach cierpią zupełny głód i muszą uciekać z roli, szukając na oślep miejsc bardziej szczęśliwych. Z drugiej zaś strony techniczne możliwości uprawy są obecnie znacznie gorsze niż przed kolektywizacją i wymagają zwiększonych trudów i starań od ludności wiejskiej. Wszystko to tłumaczy zaobserwowaną niejednokrotnie na wiosnę tego roku, głównie zaś na Ukrainie, całkowitą rezygnację włościan, którzy w przededniu siewów wiosennych uchylali się od wszelkiej pracy. Proszę Państwa, w tej sytuacji, w obliczu tego rodzaju ocen, trudno się dziwić, że wybuch głodu, który w latach 1932-1933 ogarnął rozległe obszary Związku Sowieckiego, nie tylko samą Ukrainę, bo na Ukrainie on oczywiście przekształcił się z różnych przyczyn w prawdziwą katastrofę humanitarną. Ten wybuch głodu nie mógł być zaskoczeniem ani dla polskich placówek na terenie ZSRR, ani informowanych przez nie czynników w kraju. Ta kwestia recepcji katastrofy głodowej, reakcji na nią strony polskiej, to jest jednak odrębne, dosyć złożone zagadnienie, które obszernie już niejednokrotnie omawiałem. Wydaje mi się, że ze względów czasowych trudno je tutaj dzisiaj poruszać. Chciałbym tylko dodać już na zakończenie, że wieści o tym głodzie zbierającym setki tysięcy ofiar ZSRR, głodzie, który był konsekwencją zupełnie nie liczącej się z realiami polityki bolszewików, stanowiły zapewne jeden z najbardziej wymownych argumentów, które ostatecznie dyskredytowały w oczach polskiej opinii, a w szczególności opinii chłopskiej, sowiecki eksperyment agrarny. I wydaje mi się, że pamięć o metodach, jakimi eksperyment ten został przeprowadzony i o konsekwencjach tego eksperymentu nie mogła pozostać bez wpływu na postawę polskiej wsi, która kilkanaście lat później sama miała stanąć w obliczu prób zaprowadzenia nowego komunistycznego ładu nad Wisłą. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Pan profesor trochę przekroczył czas, ale nie chciałem przerywać, bo było to bardzo interesujące wystąpienie. I teraz poproszę pana doktora Ireneusza Maja o kontynuację, uzupełnienie tego wystąpienia, zwłaszcza o te wątki, jak nie mam sowietologiczne. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Proszę Państwa, ad vocem głosu profesora Bruskiego chciałbym odnieść się
No właśnie o tej kwestii związanej z tym, co wiedziano w Polsce o sytuacji panującej na wsi w Związku Sowieckim. No, na pewno warto odnieść się do tego, jakie informacje na ten temat były przekazywane w no, takich tubach informacyjnych znanych nam już, czyli dwóch instytutach, Instytut Wileński, Instytut Warszawski Wschodni, tutaj nam się szczególnie kłania i na temat tego instytutu chciałbym Państwu troszeczkę więcej powiedzieć. Rzeczywiście tematyka sowiecka była dosyć szeroko omawiana w pracach Instytutu Wschodniego. Mieliśmy tutaj, no można powiedzieć, taki swoisty podział, bo tym zajmowały się zarówno periodyki wydawane w Instytucie, czyli było to czasopismo Kwartalnik Wschód-Orient, jak też tygodnik Biuletyn Polsko-Ukraiński. I tutaj sporo rzeczywiście ciekawych artykułów ukazywało się na łamach Biuletynu Polsko-Ukraińskiego. I warto nadmienić, że w 1933 roku aż 5 numerów Biuletynu Polsko-Ukraińskiego było poświęconych tematyce głodu na Ukrainie. Zarówno konkretne artykuły, z pewnością inspirowane przez redaktora Włodzimierza Bączkowskiego, jak też bardzo cenne są kroniki, które są zamieszczane w poszczególnych numerach. Oczywiście odnoszą się one do tych informacji, które pozyskiwano z Polskiej Agencji Telegraficznej, Agencji Telegraficznej Express, jak też można powiedzieć od dziennikarzy, korespondentów prasowych z Tallina i z Helsinek, z prasy zachodniej, ale też należy nadmienić, że w instytucie podejmowano się analizy sytuacji w Związku Sowieckim. W Rosji Sowieckiej też, bo tym też się zajmowano. No i tym na te tematy dyskutowała nawet młodzież w ramach Orientalistycznego Koła Młodych. Mieliśmy tam takie sekcje, jak sekcję sowietologiczną, sekcję ukraińską, sekcję krymsko-idel-uralską i w ramach posiedzeń tychże sekcji odbywały się bardzo ciekawe odczyty i na przykład w roku 1932 cały cykl odczytów zaprezentował wspomniany przez pana profesora Stanisław Glas i te odczyty dotyczyły w szczególności twórczych niszczycielskich sił Piatilietki. Odczyty dotyczyły również kolektywizacji. Mieliśmy tam też wystąpienia związane z głodem na Ukrainie, więc można powiedzieć, że tutaj sporo się na ten temat mówiło. Powstawały artykuły zarówno w czasopiśmie Wschód Orient, jak i też w Biuletynie Polsko-Ukraińskim, ale warto też wskazać na działalność twórców Instytutu i czołowych działaczy prometejskich, bo oni też aktywizowali się w tym kierunku. I proszę Państwa, tutaj się nam jawi taka postać mało znana, aczkolwiek warta podkreślenia, mianowicie był to prezes Instytutu Wschodniego, senator dwóch kadencji Stanisław Siedlecki, działacz PPS-u, bardzo aktywny, związany z PPS-em, można powiedzieć, z samego początku. W czasie I wojny światowej emisariusz legionowy. I warto też wskazać tutaj na rolę nie tylko tych nośników informacji, czyli prasy, które miały dosyć ograniczony kręg odbiorców. Należy pamiętać, że no nie wszyscy chłopi czytali prasę, ale do wszystkich docierały słowa, tak? Szczególnie te słowa
wygłaszane przez agitatorów politycznych. I tutaj dosyć interesująca sytuacja jawi nam się na Polesiu. I chciałbym odnieść się do troszeczkę wcześniejszych lat niż lata 30, mianowicie do lat 20, kiedy to rzeczywiście na Polesiu, proszę Państwa, trwała taka typowa wojna propagandowa, która rozwikłała się za sprawą, no, można powiedzieć, tych wyborów z roku 1922, kiedy to zauważono rzeczywiście, że Polesie stanowi taki teren dziewiczy pod względem politycznym i można tam rzeczywiście przysporzyć sobie głosów wyborczych i tutaj na pewno cenną pracę wykonywali emisariusze PPS-u, agitatorzy i PPS-u, i PSL-u Wyzwolenie. Sukces PPS-u i PSL-u Wyzwolenie był znaczny. Dzięki tym akcjom agitacyjnym wprowadzili oni do Sejmu swoich kandydatów, czyli posłów, a także senatorem właśnie został Stanisław Siedlecki, aczkolwiek bardziej związany z Ukrainą, bo stamtąd pochodził, a tutaj okazuje się, że no, przysporzył sobie głosów też mieszkańców Polesia, przedstawicieli narodu białoruskiego. No i w tym aspekcie pojawia nam się ważna sprawa, mianowicie jak, czy w ramach tej agitacji politycznej, tych idei, można powiedzieć bardzo wówczas no, lotnych, tak, które były, te hasła chłonęły, tak, masy ludowe, szczególnie na tym terenie Polesia, udało się również przekazać jakieś wątki dotyczące tego, jak właśnie wyglądała sytuacja za granicą, tak, w Związku Radzieckim. No, udawało się rzeczywiście, wiele takich momentów tutaj zostało zobrazowanych w artykułach, nawet w Robotniku pojawiają się informacje dotyczące tego, że na wiecach w takim mieście jak Łuniniec okazuje się, że działacze socjalistyczni oprócz no właśnie tychże uchwał wiecowych, w których nawiązywano do haseł typowo socjalnych, tak, czyli przekazania ziemi z rąk obszarników do rąk bezrolnych i małorolnych, następnie haseł dotyczących autonomii terytorialnej, pojawiają się również deklaracje dotyczące wsparcia ludności, mniejszości narodowych, etnicznych Związku Radzieckiego. I tutaj senator Siedlecki w swoich przemówieniach wielokrotnie nawiązywał do sytuacji politycznej, która panowała na wschodzie i odnosił się on generalnie do takich sformułowań jak sprzeciwianie się czerwonemu najazdowi, tutaj cytuję, piętnował zachłanną politykę Związku Radzieckiego, swoistego rodzaju imperializm i ucisk mniejszości narodowych, więc rzeczywiście takie przemówienia miały miejsce i one szczególnie, no można powiedzieć, trwale zapisywały się w pamięci chłopów Polesia, biorąc pod uwagę to, że na te zebrania, na te wiece schodzili się mieszkańcy okolicznych wsi, liczyły te wiece często nawet kilka tysięcy uczestników, więc można powiedzieć, że odbiór był bardzo konkretny. Proszę Państwa, trzeba mieć świadomość też tego, że ta wojna propagandowa, no niestety, ale też tutaj miała takie typowo czerwone oblicze, dlatego że wśród tych działaczy, szczególnie PPS-u Wyzwolenie, pojawiali się też tacy, którzy starali się rozbijać te organizacje od wewnątrz. No,
była to swoista agentura bolszewicka. Nie można zapominać też o dywersantach Związku Radzieckiego, którzy pożegali poleskich chłopów przeciwko państwu polskiemu. Także dosyć silne wpływy komunistyczne były widoczne również w tworzących się białoruskich organizacjach politycznych. Warto tu wspomnieć o Chromadzie, a także o ukraińskim Sel Sojuzie, czy też późniejszym Sel Robie. I ta wojna propagandowa naprawdę nabierała takich dosyć jaskrawych no, elementów, które niewątpliwie tutaj wskazywały na to, że z czasem ten wątek, który podejmowała polska lewica, no, będzie musiał ulec, tak. Zacytuję tutaj, proszę Państwa, fragment raportu, który został przedstawiony w Warszawie przez jednego z urzędników Polskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ten raport dotyczy wpływów, jakie rozciągała PPS i tej zgubnej taktyki, jak to twierdzili urzędnicy z tego Polskiego Urzędu Wojewódzkiego, twierdząc, że demagogia i fałszywa z gruntu taktyka PPS i wyzwolenia zapewniła wówczas tym ugrupowaniom dość silne wpływy, spowodowała jednak zrewolucjonizowanie umysłów spokojnych z natury Poleszuków, co w przyszłości wykorzystała partia komunistyczna, rugując zupełnie wspomniane stronnictwa polskie z terenu Polesia. Rzeczywiście, no, klęska programu agrarnego, który reprezentowało PPS i PSL Wyzwolenie, jest bardzo dotkliwa. Na tej klęsce wyrastają te formacje, o których wspomniałem. Okazuje się, że no tutaj też agitacja komunistyczna rzeczywiście robi swoje i przybiera na sile. Aczkolwiek no, warto wspomnieć, że przy okazji też tej agitacji politycznej Polskiej Partii Socjalistycznej no, pojawiają się takie głosy, jak głos senatora Siedleckiego, który nawiązuje tutaj do Sojuszu Narodów Autochtoniczno-Wytwórczych, który to sojusz miał być skierowany przeciwko ekspansji gospodarczej Sowietów. Szuka się tu jakichś rozwiązań, które no miałyby też w jakiś sposób odnieść się do tej idei federacyjnej, do ruchu prometejskiego i nie tylko hasła typowo socjalne starano się tutaj też przekazywać, ale jak najbardziej te, które nawiązywały do tego, by tworzyć jakiś sojusz, który będzie skierowany przeciwko największemu zagrożeniu, jakie napływa ze wschodu. Proszę Państwa, no, sytuacja była bardzo napięta. Na koniec wspomnę, że dochodziło tam no, często też na Poleciu do takich stan bardzo charakterystycznych. Dochodziło do aktów przemocy, rywalizacja polityczna, szczególnie w roku 27-28 no, przybierała na sile. Okazuje się, że senator Siedlecki zostaje pobity, tak, w Unińcu przez jednego z urzędników, trafia do aresztu. Z tego aresztu wydobywa go nikt inny jak Leon Wasilewski, więc to pokazuje naprawdę, jak zacięta walka polityczna miała tam miejsce. I z drugiej strony no też warto o tym powiedzieć, biorąc pod uwagę to, jak się porównuje niewątpliwie te elementy, które wiążą się z działalnością placówek sowietologicznych, takich jak Instytut Wschodni w Warszawie czy Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie i ten ograniczony krąg odbiorców, a z drugiej strony działalność i rolę agitatorów politycznych, którzy szczególnie z PPS-u, którzy przy okazji lansowania tych haseł poprawy warunków socjalnych i reformy rolnej starają się również tej ludności miejscowej Polesia przekazywać informacje o tym, jak wygląda życie
za tą wschodnią granicą i starać się wypracowywać jakiś program współpracy, który będzie w przyszłości procentował. Zdaję sobie sprawę z ograniczonego czasu, więc chciałbym na tym zakończyć. Dziękuję bardzo. Także, proszę Państwa, w dwóch ostatnich wystąpieniach uzupełniających się wzajemnie usłyszeliśmy o tym, jak wyglądał ten odbiór, percepcja sytuacji w panującej Związku Sowieckim, jak to odbierano w Polsce. I teraz no, mamy czas jeszcze na dyskusję nad tym całym wątkiem. Profesor Kuśnierz, proszę. Wcześniej był chyba profesor Kruszyński, więc... Właśnie nie wiem, kto był pierwszy. Skoro już mam mikrofon, to tylko taka krótka refleksja, no bo generalnie tutaj z referatów pana profesora Bruskiego oraz doktora Maja wynika, że ta wiedza oczywiście była. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Natomiast jeszcze tak króciutka refleksja, co było później, dlatego że nasz panel dotyczy całego okresu międzywojennego, więc to co też tam poniekąd zarejestrowałem, czyli mówiąc o tych deportacjach, czy później operacji antykułackiej 00447, to tutaj już było wiele gorzej, powiedziałbym. O ile jeszcze o deportacjach, no to takie informacje nasze placówki konsularne czy ambasada w Moskwie posiadały. Nawet jeden z naszych dyplomatów interweniował w obronie właśnie deportowanych Polaków. Natomiast jeżeli mówimy o okresie, właśnie tym drugim okresie pod względem brutalności w Związku Sowieckim, czyli okresie wielkiego terroru, no to tutaj było już o wiele gorzej, to znaczy zdawano sobie sprawę i dochodziły informacje o tym, że w Sowietach dzieje się coś bardzo złego, informacje dochodziły o tym, że mają miejsce aresztowania, natomiast nic nie wiedziano, co się dzieje później z tymi aresztowanymi ludźmi. I tak jak już tutaj powiedziałem, podczas samej operacji kułackiej represjonowano przez Związku Sowieckim w okolicy 770 tysięcy ludzi, z czego 386 tysięcy zostało wymordowanych, natomiast w żadnym polskim dokumencie, ale to nie tylko dotyczy polskiego dokumentu, także tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na służby dyplomatyczne i konsularne innych państw, praktycznie nie ma mowy o tym, że dochodziło właśnie do masowych zbrodni. No to według mnie jest najlepszym dowodem na to, jak skuteczny był to reżim sowiecki, reżim, który nie tylko mordował ludzi, ale także nie dopuszczał do tego, żeby jakiekolwiek informacje o prawdziwych zbrodniach dochodziły na zewnątrz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan profesor Kruszyński. Akurat dobrze, że pan profesor Kuśnierz przede mną zabrał głos, bo ja się odniosę do tego, o czym pan profesor powiedział, i zadam wam wszystkim takie pytanie, które gnębiło mnie jakiś czas temu. Ja już się tym nie zajmuję teraz na bieżąco, ale jak tutaj siedzimy, to chyba wszyscy przeczytaliśmy te raporty, o których była mowa z końca lat 20., no oczywiście z lat 30. na temat kolektywizacji sytuacji w Związku Radzieckim. Ja mam do panów takie pytanie połączone z własną refleksją. Pan profesor Bruski, o autorach, to jest Patek. Patek się zazwyczaj podpisywał pod tymi raportami. Radca handlowy to oczywiście Antoni Żmigrodzki, to był wybitny specjalista, rzeczywiście ekonomista. Raporty te pisali Stanisław Zabieło, Alfred Poniński, Chromecki, Załęski. Ale do czego zmierzam? Jak się bierze te raporty do dłoni, siedzi w archiwum i je czyta, one porażają swoim profesjonalizmem. Tylko ja się zastanawiam, czy to nie jest porażenie na nasz pierwszy rzut oka. Nie wiem, czy to można skonfrontować właśnie, bo do tego zmierzam. Czy ktoś z was dokonywał rzeczywiście jakiejś wewnętrznej i zewnętrznej krytyki tego źródła? Bo powtórzę, kiedy ja to czytałem, później część rzeczy pani profesor Dmurczyk-Wrońska wydawała z raportów Patka, to rzeczywiście, a już o Żmigrodzkim to nawet nie będę mówił, to są tabele, to są bardzo dokładne opisy. W tych raportach Patka jest taka narracja historiozoficzna na temat tego, co się dzieje, ale ci pozostali, zwłaszcza jeśli rzeczywiście Patek nie jest autorem tego,
To są takie analizy z czasopism ekonomicznych jak dzisiaj. Ale panowie, czy skąd oni to wszystko wiedzieli? Pan profesor Robert Kuśnierz przed chwilą powiedział o tym, że to było bardzo skuteczne państwo o określonym reżimie. Ja próbowałam odpowiedzieć na to pytanie, ale powtórzę, no wy jesteście na bieżąco, być może ja teraz się ignorancją wykazuję, nie wiedząc, że to już jest wiadomo od jakiegoś czasu. Ja to kiedyś próbowałam skonfrontować nie na zasadzie szukania jakichś innych źródeł na ten temat, chociaż starałem się przeglądać trochę literatury zachodniej, jak oni o tym pisali, jak w innych poselstwach, konsulatach do tego podchodzono, ale podszedłem do tego z perspektywy autorów. I przecież dzisiaj już chyba dobrze wiemy, że duża część z tych osób to były osoby źle przygotowane do pracy w Związku Radzieckim. Stanisław Patek to był człowiek w ogóle zdrowotnie niewydolny do pracy jakiejkolwiek. Wiemy, jak bardzo ukrywano jego problemy zdrowotne na zewnątrz, bo w samym miejscu, w którym on pracował, trudno było to wszystko ukryć. Ci ludzie wiedli pewne swoje wewnętrzne życie w Związku Radzieckim, bardzo trudne, podszyte różnego rodzaju plotkami, w grą personalną, walką o wpływy. Oczywiście to też trzeba wziąć w jakiś taki epistemologiczny nawias, bo jedni na drugich donosili, a wszystko to podsumowywali pracownicy oddziału drugiego, którzy pracowali w tych poszczególnych placówkach, poselstwie, później ambasadzie czy w konsulatach. Konkludując, no to też kwestia Jana Kowalewskiego, na ile on był profesjonalnie przygotowany akurat do pracy jako dyplomata zbierający informacje. No moje pytanie jest takie, czy ktoś z was rzeczywiście spróbował skonfrontować te materiały z jakimś, z czymś innym? Czy my nie ulegliśmy złudzeniu profesjonalizacji tych ludzi, wiedząc, że ich życie wokół przygotowywania tych raportów zupełnie odbiega od profesjonalizmu, który w tym jest. Skąd oni mają te dane? Bo ja odnoszę wrażenie, to nie są dane wywiadu. Polski wywiad w Związku Radzieckim nie dysponował źródłami, które mogłyby tak szczegółowe informacje na temat sytuacji, jeżeli chodzi o kolektywizację i głód, przekazywać. Oni oczywiście podróżowali. Sam też czytałem raporty z Ukrainy, jak starano się podróżować, oglądano te wsie. Ale to jest ewidentnie za mało, kiedy czyta się te tabela, bardzo dokładne sprawozdania. To też widać w czasie referatów wygłaszanych podczas zjazdów konsularnych. Zamykam się już, podsumowując jeszcze raz pytaniem. Czy my nie ulegliśmy pewnemu złudzeniu co do profesjonalizacji tych raportów, bo tak naprawdę chyba, nie odnoszę takie wrażenie, że chyba nigdy nie poznamy do końca prawdy na temat kolektywizacji w Związku Radzieckim. Jak panowie oceniacie tych ludzi i ich raporty? Tak, bo proszę o odpowiedź. Myślę, że mamy jeszcze 5 minut mniej więcej na to. Jeżeli mogę, tutaj wywołany do odpowiedzi. No to jest bardzo dobre pytanie, które na pewno warto zadać. Jeżeli chodzi o te źródła informacji, na których bazowali polscy obserwatorzy, to trzeba powiedzieć, że to były w znacznej mierze źródła sowieckie. To była działalność na zasadzie białego wywiadu, polegająca na analizie oficjalnych publikacji sowieckich i tam, gdzie właśnie pojawiają się te tabele, to są czy to różnego rodzaju opracowania statystyczne, czy częściej, wydaje mi się, dane podawane przez prasę fachową sowiecką i prasę codzienną, kompilowane, zestawiane. I oczywiście nie jesteśmy w stanie ręczyć za ich dokładność, natomiast wydaje mi się, że tutaj dużo zależy od okresu, o którym mówimy. To znaczy te dane, które pojawiały się do końca lat 20. są na pewno bardziej wiarygodne niż te, które były publikowane później, już po tym przełomie. I wydaje mi się, że jakby mimo wszelkich ograniczeń było to źródło o pewnej wiarygodności, pozwalające może nie uchwycić dokładne cyfry i tutaj sam nie traktuję tych cyfr jako jakieś obowiązujące i do powtarzania dalej, co raczej pozwalało uchwycić pewne trendy.
Także wydaje mi się, że istotniejsze jest tutaj, jest pewien zmysł obserwacyjny, umiejętność wyciągania wniosków z tych trendów. I też w tym, co tutaj Państwu dzisiaj przekazałem, starałem się przede wszystkim zwrócić uwagę na pewne takie uwagi podsumowujące. I wydaje mi się, że one były dosyć trafne, szły w dosyć dobrym kierunku. Aczkolwiek oczywiście znowu musielibyśmy się zastanowić nad poszczególnymi postaciami. Tutaj pan profesor Kruszyński ma całkowitą rację. Jeżeli ja mówię o Patku, to czasami jest to pewne uproszczenie, bo on podpisuje ten raport, no ale musielibyśmy za każdym razem się zastanowić, kto konkretnie dał mu go do podpisu, na ile Patek się wczytywał w to, zgadzał i tak dalej, prawda? To było raszej pewne uproszczenie. Są tutaj postacie i średnio przygotowane i bardzo profesjonalne, prawda? To są postacie takie z pogranicza dyplomacji i wywiadu, jak chociażby no, dla pierwszego tego okresu Niezbrzycki, który był na placówce na Ukrainie jako pracownik konsularny, ale oczywiście w roli wywiadowczej występował, który był niewątpliwie bardzo utalentowanym obserwatorem i dobrym sowietologiem, prawda? Jest Zabiełło, który niewątpliwie na tych zagadnieniach sowieckich znał się bardzo dobrze, ale są i osoby mniej wprowadzone, dosyć mechanicznie powtarzające tylko pewne statystyki sowieckie, nie wciągające wniosków. Więc to jest problem, który wymaga dalszego drążenia i no, zwłaszcza należałoby to konfrontować z jakimiś danymi z archiwów sowieckich. Ja nie wiem, czy do końca mamy wiarygodne analizy, które pozwoliłyby po prostu zweryfikować, na ile publikowane dane były zgodne z rzeczywistymi danymi, prawda, sowieckimi. No to już jest jakby zadanie historyków po tamtej stronie granicy bardziej, żeby to wszystko bardzo szczegółowo zweryfikować. Bo ja się boję, tylko jedno zdanie powiem, że my tak naprawdę patrzymy na to wszystko tymi oczami, które zostały zaproponowane na przełomie lat 20. i 30. i ze względu na naturę systemu totalitarnego będzie nam bardzo trudno odnieść się do przebiegu kolektywizacji. Oczywiście zgadzając się z tym, że ważne są też wnioski, no ale te wnioski, one na ile są intuicyjne, na ile oparte no, na owych faktach, a to ja już tyle ode mnie. Tak, natomiast ja chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, bo to mi umknęło. Tutaj pan profesor wspominał o takich podróżach i własnych obserwacjach w terenie. Oczywiście to było jakieś źródło bardzo takie wyrywkowe, ale z drugiej strony tego rodzaju obserwacji, jeżeli obserwator był wytrawny, dawały naprawdę dużo materiału. Ja tylko przypomnę, że no, ta osoba, która powiadomiła świat o Wielkim Głodzie na Ukrainie, to był dziennikarz walijski Gareth Jones, który raptem przeszedł na piechotę tam kilkadziesiąt kilometrów w okolicach Charkowa, prawda? I to wystarczyło, żeby wyciągnąć całkiem słuszne wnioski, prawda? Plus jeszcze podróż koleją właściwie. Także często rzeczywiście no, nie można bagatelizować tego rodzaju źródeł informacji. Dziękuję. To w zasadzie kończymy, ale no jeszcze minutę może pan profesor Kuśnierz i to będzie ostatni głos już. Mi się wydaje, że pytanie pana profesora Kruszyńskiego to spokojnie mogłoby kolejny panel właśnie zapoczątkować na temat wiarygodności tych informacji. Rzeczywiście zgadzam się, bardzo dobre pytanie. Szanowni Państwo, musimy też pamiętać, że niektórzy pracujący w Związku Sowieckim świetnie znali te okolice, bo na przykład jak Władysław Harland, Siankarz Osiedlewski, to byli ludzie, którzy albo tam się urodzili, tam się wychowali, Piotr Kurnicki na przykład. Albo byli to ludzie, którzy na przykład tam chodzili do szkół, więc bardzo często po prostu przebywali tam mieszkali tam przed na przykład 20-21 rokiem, przebywali później na placówki. Bardzo istotnym źródłem informacji była lokalna polska mniejszość i na przykład jeżeli mamy do czynienia z kolektywizacją czy Wielkim Głodem, no to bardzo często właśnie tam się pojawiają takie informacje, że tłumy ludzi przychodzą i generalnie mówią to samo, więc na podstawie tego oczywiście można było wyrobić sobie zdanie. Bardzo często też ci ludzie obserwowali, co się dzieje, bo jeden z polskich wicekonsulów widział osobiście
jak zakopywali ludzi w nocy, tych zmarłych, którzy zmarli z głodu na cmentarzach. I to są akurat agenturalne sowieckie informacje z inwigilacji właśnie tych ludzi. Natomiast no, oczywiście tutaj się zgadzam, bo pewne informacje były dość dziwaczne, pewne informacje były wyolbrzymione i na przykład to, co powiedział profesor Bruski, na przykład w sowieckich archiwach są też bardzo ciekawe informacje odnoszące się z tej drugiej strony. Ja mówię tutaj o tych informacjach inwigilacyjnych, kiedy ci ludzie, którzy pisali, zdaje się, takie wyważone, spokojne raporty, oni sobie no, też w jakiś tam sposób nie radzili też. No bo proszę Państwa, żyli w państwie, gdzie codziennie leżą zmarli na ulicach miasta, więc to było, to też trzeba patrzeć, wczuć się właśnie w ich sytuację i dotarłem do jednego z raportów, kiedy 3 maja 1933 roku, czyli podczas głodu, w polskim konsulacie odbywało się przyjęcie. Jeden właśnie z urzędników polskich upił się i zaczął wykrzykiwać do sowieckich gości, że celowo doprowadzili do głodu i umierają Polacy. Później pojawił się raport, który nawet podpisał Łukasiewicz o masowych aresztowaniach ludności polskiej w Winnicy, Fastowie i zdaje się w Kijowie. Więc to też jest taki aspekt, na który trzeba zwrócić uwagę, ale także w jakiś tam sposób dalej badać. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wszystkie wystąpienia i głosy w dyskusji, bardzo interesujące. I no, moglibyśmy jeszcze długo pewnie na ten temat rozmawiać, ale czekają inne panele. Teraz oddaję głos panu dyrektorowi, profesorowi Wierzbickiemu, gospodarzowi konferencji. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję za bardzo interesującą dyskusję, ale niestety mogłem oglądać tylko ostatnie minuty tej dyskusji, ponieważ w budynku, w którym pracuję, był ogłoszony alarm bombowy. Niestety przez godzinę musiałem przebywać na powietrzu, chociaż pogoda jest piękna, ale niestety nie mogłem słuchać, a dyskusja wiem, że była bardzo ciekawa. Także dziękuję bardzo Państwu, panom prelegentom, Państwu uczestniczącym w dyskusji, profesorowi Mirkowi Szumiło za prowadzenie tej dyskusji. I teraz ogłaszam przerwę pół godziny, 30 minut do godziny 13:20 i wtedy zaczynamy następny panel dyskusyjny. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję.